Drodzy Państwo, witam serdecznie na spotkaniu mieszkańców gminy Kodeń i gości na naszym spotkaniu. Dzisiaj miałem dużo informacji odnośnie informacji dla, że mieszkańcy chcą się spotkać wspólnie, porozmawiać o obecnej sytuacji, co się dzieje w naszej gminie i ogólnie takie informacje między sołectwami, z mieszkańcami. Po prostu było taka potrzeba, mieszkańcy się upominali, więc zorganizowaliśmy to spotkanie między innymi też w wiadomej sprawie, bo to jest jakby najważniejsza sprawa, która nas dotyczy. I chcielibyśmy dzisiaj Wam przedstawić, co do tej pory jako Komitet Społeczny Mieszkańców Gminy Kodeń zrobiliśmy. Jakie mamy plany, co chcemy po prostu, czego oczekujemy. No co, chciałem tutaj przywitać zaproszonych gości i chciałbym przekazać prowadzenie tego spotkania w tej chwili przewodniczącemu Rady Powiatu Mariuszowi Kiczyńskiemu. No tutaj myślę, że każdy go zna i przedstawi nam naszego gościa. No i proszę, Mariusz, o przejęcie mikrofonu na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję, Darku. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, żeście przyszli, bo skoro przychodzicie, to jest potrzeba, a my też mamy potrzebę Waszego wsparcia, bo bez Waszego wsparcia nic kompletnie byśmy nie ruszyli. Prawda, Pani Przewodnicząca Rady Gminy? Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Radecka, nasze wielkie, ogromne wsparcie w tym naszym trudzie, w tym naszym wysiłku. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w imieniu całego naszego komitetu europosła na Sejm, europosła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Witamy. Bardzo się cieszymy, że kolega europoseł dla mnie Krzysiek, także czasami będzie mi się przeplatało, przyjął nasze zaproszenie. Zaproszenie, które troszkę było owiane tajemnicą. Wybaczcie, ale o szczegółach wszystkich nie będę mówił. Bardzo się cieszę jeszcze raz, że tutaj wszyscy wspólnie jesteśmy. Skoro jest pan europoseł Krzysztof Hetman, pozwólcie, że dosłownie trzy zdania o nim. To marszałek województwa lubelskiego. Były. To były wiceminister rozwoju regionalnego. To były przez chwilę poseł do Sejmu, za chwilę wygrał mandat, rzekł się, ale tak trzeba było. To człowiek, którego poznałem mniej więcej w 2003, 2004, 2005, kiedy przyjeżdżał do Tucznej, kiedy pracował w niewielkiej firmie, która pisała strategie, projekty, analizy dla gmin. Tam Krzysztofa poznałem z najlepszej strony. Tam byłem wtedy wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Gminy. Witaliśmy go, uczyliśmy się. Niepozorny, nieduży facet. A zobaczcie, z najwyższej półki, z Brukseli, przyjechał prosto do nas, żeby się z naszym problemem zapoznać. Trzeba powiedzieć uczciwie, zapraszaliśmy wielu gości z różnych i opcji, z różnych pozycji. Już było blisko spotkanie z Riadem Hajdarem. Był u nas nawet na takim naszym przedstępnym spotkaniu, rozchorował się i niestety nie mógł nam pomóc. Dzisiaj jesteśmy z Riadem. Krzysztof współrządził województwem lubelskim razem z Riadem. Bardzo się dobrze znają przyjaciele. Na wstępie, zanim jeszcze oddam głos i przejdziemy do następnego programu, proszę Państwa, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz i wyjaśnić sobie. Wiele zarzutów z różnych stron, że działania nasze, moje, komitetu, nie wiem kogokolwiek, to są działania polityczne. Proszę Państwa, większego bzdetu, przepraszam, że tak powiem wprost, nie ma dzieci. Nie można wymyśleć, żeby zaatakować nas. To już jest sprawa polityczna. Przecież Was, wójt, po raz drugi startował z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest sprawa polityczna? W komitecie tutaj jesteśmy, nigdy nie padło słowo, do jakiej partii należy, na kogo się powołujemy. Są świadkowie. Mogą powiedzieć, zapytajcie ich, czy kiedykolwiek powiedziałem, że Polskie Stronnictwo Ludowe wchodzi tutaj w mojej osobie i to naprawimy. Nigdy. Problem się tylko liczy. Tylko.
Ja mogę im śmiało patrzeć w oczy, bo nigdy tego nie wspomniałem. Ani na Radzie tutaj gminy, ani na Radzie Powiatu. Byliście na Radzie Powiatu. Czy ja tam wychodziłem, czy ktokolwiek reprezentował? Ale też trzeba powiedzieć swoje prawdę. Zadałem trudne pytania panu Wiśniewskiemu, szefowi firmy Wipasz. Czy to prawda, że pan Marek Zagórski był wiceprezesem Wipaszu, a następnie posłem na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, wiceministrem cyfryzacji, Ministerstwa Rolnictwa, Skarbu z Prawa i Sprawiedliwości? Obecnie też jest posłem, tylko że jak się mandatu, bo 3 dni temu został szefem holdingu spożywczego, jeżeli coś przekręca, coś takiego. To pewnie jest jakaś sprawa polityczna, tylko przestaję mi te głupoty opowiadać. Mówmy sobie wprost. To nie jest to sprawa polityczna. Dzisiaj też przyjeżdża europoseł. Można powiedzieć, też reprezentuje jakąś partię. Ale czy był u nas Riad Hajdar, wybierany kiedyś z listy SLD, ostatnio z Platformy Obywatelskiej? Czy ktoś kiedyś dla Riada powiedział, do ciebie dzieci nie powiozę, bo na ciebie nie zagłosuję, przecież to zdobyło 20-30 tysięcy głosów. Nikt nie mówi, że jest sprawą polityczną to, że Riad jest i nas reprezentuje, prawda? Tak, o protestach jeszcze powiem. I ważna jeszcze rzecz, prawda? Warto o tym powiedzieć. Był protest kilku komitetów z kilku gmin w Międzyrzecu przed siedzibą firmy. Protest ten został zorganizowany spontanicznie. Zgłosił go mieszkaniec gminy Sosnówka. I wszyscy tam pojechaliśmy. Jest tutaj pan Roman? Jest tutaj. Fizycznie. Nie należy do żadnej partii. Absolutnie. Ale że przy proteście była i Agrounia, każdy miał prawo. Protest był podawany w mediach. Mi się zarzuca, że nie pojechałem, a wspierałem, dzisiaj w Słowie Podlasie, a wspierałem Agrounię. Każdego będę wspierał. Zgłosił się do nas jakieś 2 tygodnie temu, 3, poseł Jacek Czerniak. Osobiście do mnie zadzwonił. Z Chełma, z Lewicy. Tydzień później przyjechała do nas pani Sylwia, jego asystentka. Przyjęła nasze, przedstawiliśmy temat, przedyskutowaliśmy. My naprawdę z każdym chcemy rozmawiać i nikogo nie będziemy wyróżniać. Liczy się tylko dobre serce i to, czy ktoś chce przyjechać, bo wczoraj jeszcze był w Brukseli, dzisiaj jest u nas. Czy to jest mało? Wiem, że się wybierają inni do nas parlamentarzyści, z naszego krajowego. Na wszystkich czekamy, bo to jest problem dzisiaj Kodnia, Sosnówki, Wiśnic, ale za chwilę tutaj całego wschodu. To nie jest takie, że nas nie dotyczy. Pamiętacie, jak cieszyliśmy się przez 3 dni, że problem dotyczy Sosnówki. Za 3 dni dowiedzieliśmy się, że to już jest w Kodniu i to już za późno w Kodniu, bo ktoś był tam przezorniejszy. Także słowem wstępu tyle. Teraz będziemy realizowali program. Myślę, że teraz tyle, co wiem, to prezentacja ma być puszczona. Kolega Krzysztof chce się zorientować, chce zobaczyć. Ja już opowiedziałem wszystko. Parokrotnie. Bo nie jest takie łatwe. Krzysztof żyje sprawami Europy, Polski i nie tylko naszego regionu, chociaż bardzo wspiera nasz region. I chcę, żeby zobaczył tę prezentację wspólnie z nami i poczuł ten klimat. My ten klimat znamy bardzo dobrze. Tak, tu Grażynka i tak dalej. Tu wszyscy sami swoi. Także już ja kończę i oglądamy prezentację i później będziemy dalej ten temat ciągnąć. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się, to wiadomo, w jakim temacie. Od grudnia nękają nas sprawy naszej gminy. Uważam, że to są bardzo, bardzo ważne sprawy. To sprawa budowy 3 przemysłowych ferm drobiu w Kodniu, w gminie Kodeń. Tak, w grudniu dowiedzieliśmy się o planowanych inwestycjach. To było dla nas takie wielkie zaskoczenie, myślę, że dla nas wszystkich, bo zapomniano o nas. My jesteśmy tutaj gminą, tak? Gminą i mieszkańcy stanowią tę gminę i zostaliśmy pominięci w tym bardzo, bardzo ważnym temacie dla nas. Bardzo szybko tutaj zorganizowaliśmy się, tutaj pana Mariusza Kiczyńskiego poprosiliśmy o pomoc, o wsparcie. To nie jest tak, że pan Mariusz Kiczyński do nas się zgłosił, to my, mieszkańcy, poszliśmy do niego, zaczęliśmy wydzwaniać, żeby nam pomógł w tak bardzo ważnym temacie. Te zarzuty, które właśnie cały czas są kierowane do nas, że my robimy to politycznie, nie. To my, mieszkańcy, poszliśmy prosić o pomoc. Prosiliśmy bardzo wiele osób, no niestety
tutaj dostaliśmy wsparcie od pana Mariusza. Zaczęło się zbieranie z naszej strony podpisów. Bardzo szybko zebraliśmy te podpisy. Było bardzo wtedy nam ciężko, bo była zima, tak? Padał śnieg. Pamiętam, jak zbieraliśmy po kolana w śniegu te podpisy, tak? Zebraliśmy w ciągu kilku dni 1500 podpisów mieszkańców sprzeciwiających się budowie przemysłowych ferm drogów w Kodiu. Też zorganizowaliśmy z państwem spotkanie, pierwsze takie informacyjne, co nas czeka. Zarzuty padły w naszą stronę takie, że my państwa straszymy. Nie, proszę państwa. Myślę, że społeczeństwo kodańskie jest bardzo na wysokim poziomie edukacji i samo wie i czyta, ma dostęp do informacji i wie, co może nas spotkać. W międzyczasie, jak było spotkanie z mieszkańcami tutaj w centrum, właśnie tutaj Jacek i Ewelina wybrali się w międzyczasie do Kwasówki, gdzie odbywał się protest mieszkańców. W międzyczasie Kwasówka jest takim instytutem i wzorowym takim miejscem, gdzie firma Wipasz się chwali, że tam jest bardzo pięknie, fajnie, zielono. Tutaj nasi przedstawiciele pojechali tam na ten protest, usłyszeli bardzo negatywne jednak zdania na temat tej firmy. Chciałem dodać, że ta słynna Kwasówka, która jest jakby ich tym instytutem pokazowym, wszyscy się nim z firmy Wipasz przedstawiają jako świetny obiekt zielony. Okazuje się po rozmowach z mieszkańcami, że to wcale tak nie wygląda. To wygląda z zewnątrz zielone, a dookoła wszystko jest zniszczone. My tam byliśmy, pojechaliśmy, słuchajcie, no bo wiecie, słyszymy wszystko przez telefon, nic się nie widzi. Pojechaliśmy tam sami, objechaliśmy dookoła wszystkie lokalizacje, zrobiliśmy kilka zdjęć. Rzeczywiście bardzo to nie wygląda tak, jak to opisują. Mieszkańcy wszyscy mówią o tym, że to słuchajcie, no na początku się zgodzili na to, wszyscy głosowali, bo firma, bo ludzie mają pracę. Okazuje się w trakcie naszych rozmów, że tak naprawdę to jedna osoba tylko z tej Kwasówki pracuje w tej Kwasówce. Reszta tak naprawdę nie wiadomo skąd dojeżdża. My byliśmy na proteście w Międzyrzecu i tam mogliśmy zobaczyć, że przyjeżdżają busy, przyjeżdżają też... Nie mam nic w sumie do obcokrajowców, że pracują, ale firma się chwali, że zatrudnia bardzo dużo Polaków. Jak Mariusz Kiczyński zadał pytanie na sesji Rady Powiatu, ilu pracuje z naszego powiatu mieszkańców, to oczywiście w odpowiedziach nie uzyskaliśmy tej odpowiedzi, więc może jeszcze odpowiedzą, bo słyszałem, że do radnych mają chyba wysłać, tak? Radni wysyłają to pismo. Tak. Także jeździliśmy, obserwowaliśmy. Dużo informacji uzyskujemy też z innych lokalizacji. Z innych lokalizacji, gdzie są już fermy. Dalej, tutaj u nas my nie mieliśmy nigdy styczności z fermami, więc nie mamy żadnych historii. Możemy tylko się opierać na tym, co ktoś nam powie, ewentualnie opierać się, pojechać samemu zobaczyć, porozmawiać z mieszkańcami. I to nam dało taki zastrzyk energii, że po prostu, że coś jest nie tak. Niby ładnie, mieszkańcy lokali narzekają, tak jak ktoś powiedział, wszystko jest dobrze, każdy chce do momentu, kiedy coś nie powstanie tam, tego typu inwestycja. Wtedy zaczynają się problemy. Mam nadzieję, że u nas nie będzie tych ferm, może jakoś się uda to zatrzymać. W międzyczasie pojechaliśmy na protest z komitetami z różnych lokalizacji. Pojechaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa, pod Ministerstwo Rolnictwa, a wcześniej byliśmy w Polskiej Agencji Prasowej na takiej konferencji, gdzie to już wyższa półka, to już fachowcy, specjaliści, doktorzy, którzy się wypowiadali na temat ferm, które powstają, to jakie mają zanieczyszczenia, czym to grozi nam mieszkańcom i nie w tej takiej fali, w tej pierwszej fali, co widzimy, w sumie widzimy, nie widać tego zagrożenia. Wzrokiem tego nie widać, ale oni opowiadali, ten pan doktor Kupiec czy inna pani doktor opowiadała, jak to wygląda z nauki, czyli te wiatry, które to się rozprzestrzenia, te całe tony azotanów, bioaerozoli,
Wtedy jakby, jak wcześniej my tutaj na spotkaniu rozmawialiśmy, mówiliśmy wam o jakichś tam zagrożeniach, które gdzieś wyczytaliśmy, a tutaj będąc na tej konferencji dowiadujemy się twarzą w twarz od ludzi, którzy całe życie pracują nad tym zagadnieniem, naprawdę wtedy już jakby dotarło do nas, że to nie jest, to nie są przelewki, bo oddziaływanie będzie może nie tu i nie w tym momencie, ale za 5 lat, za 10 lat, to wszystko przez ciągu tym, wszystko jakby zostaniemy osaczeni, skumuluje się to wszystko, tym bardziej, że wiemy, że ten pomiot, prawdopodobnie niektórzy rolnicy się mają cieszyć, że będą mieli nawóz na pola. Okazuje się, że mamy dookoła Kodnia pola, wiatry mamy zachodnie, czyli tak naprawdę 80% wiatrów mamy zachodnich, czyli w naszym kierunku. I co by się nie działo, to za każdym razem dostaniemy taki pakiet, którego nie chcemy. My jesteśmy tutaj mieszkańcami, my tutaj mieszkamy, my tu byliśmy pierwsi przede wszystkim. I po tej agencji prasowej poszliśmy pod Ministerstwo Rolnictwa, złożyliśmy petycję odnośnie moratorium na tak, na wstrzymanie takich inwestycji do czasów, kiedy ustawy nie wprowadzą odorowej i odległościowej. Zanieśliśmy to, tutaj Ania była, osobiście doręczyła na biuro podawcze, więc fajnie, mamy taką swoją historię. Oczywiście, jakby to powiedzieć, to był jeden z kroków. Kolejny nasz krok, naszego działania, to było przy okazji rocznicy powstania styczniowego. Postanowiliśmy też pokazać społeczeństwu, że my się nie zgadzamy z niektórymi wydarzeniami, znaczy z wydarzeniami się zgadzamy, tylko musimy zaznaczyć naszą obecność. I stąd nasz tak zwany niemy protest. Byliśmy tutaj była bardzo duże obchody, naprawdę było dużo gości. Postanowiliśmy, że nie będziemy zakłócali tego. Rozwiesiliśmy nasze banery, staliśmy jak wszyscy, uczciliśmy tą rocznicę godnie i na tym, można powiedzieć, ten dzień się tak skończył. Drodzy Państwo, ważną, można powiedzieć, kolejnym ważnym naszym wydarzeniem w naszej działalności naszego stowarzyszenia, naszej komitetu, postanowiliśmy zrobić protest w Kopytowie. Tam, gdzie jest już wydana WZ-ka, pozwolenie na budowę. No, mieszkańcy muszą, ci lokalni, tamci przede wszystkim, z tego co rozmawialiśmy z mieszkańcami, jest tak, że to jest mała miejscowość, ludzie się, nie ma dużo młodzieży, sami starsi, praktycznie dużo jest starszych mieszkańców. I każdy mówi, co my możemy zrobić, w sumie tak nic nie zrobimy. Bo i tak, jak już mają zrobić, to zrobią. Nikt nas się i tak nie pytał. Przede wszystkim, nikt w Kopytowie, ja sam osobiście chodziłem, zbierałem podpisy pod petycją, nie dla braku konsultacji z mieszkańcami. I wszyscy są przeciwni budowie. Już nie mówię o konsultacjach, tylko o budowie w ogóle. Daje to nam do myślenia, że jednak Kopytów, w Kątach tak samo, w Kątach chodzimy, ta sama sytuacja, nikt nie chce. My w Kodni mieszkamy troszeczkę dalej, jesteśmy od Kopytowa, ale to nas tak samo interesuje. To jest dla nas tak samo ważne, jak dla mieszkańca Kopytowa, czy Zachacia, czy Kąt. Tak samo ważne. I stąd wsparcie wasze w tym proteście, było nas fajnie, bo było chyba ze 120 osób, z tego ktoś tam policzył. Nie ukazało się to w mediach. Były media, takie większe. Nie ukazało się, nie wiadomo dlaczego. Ktoś jakby... Nie ukazało się, o tak. Nie we wszystkich, tak. Nie, no ja mówię, bo tam chyba dla TVN-u było coś nagrywane, ale okazało się, że nie wiem, czy to jest konieczne, żeby to ujrzało światło dzienne. To.
drodzy Państwo, piszemy pisma, non-stop piszemy pisma, łapiemy jakieś informacje, co się dzieje. Połączyliśmy się wszystkie komitety protestacyjne z tych okolic, gdzie mają powstać te inwestycje. Połączyliśmy się w taką jedną grupkę, większy komitet tworzymy. Już myślę, że na dniach będzie on już formalnie zarejestrowany. Postanowiliśmy pojechać pod fabrykę, pod ubojnię. Tylko z tego względu, że jest blisko. Przede wszystkim, że jest blisko. A nas było bliżej pojechać do ubojni tutaj niż do Wadonga, do pana Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę trzeba byłoby tam koło jego domu, bo to on jest inwestorem. Znaczy, to jeszcze dojdziemy do tego. Jest tak, pojechaliśmy do Międzyrzeca, wiadomo, chcemy zaprotestować, pokazać nasze stanowisko, naszych komitetów, że wszystko zostało, wójtowie wszystkich lokalizacji twierdzą, że dokumenty są najważniejsze, zgadzały się, podpisali takie prawo. Gdzie jest mieszkaniec? Tu jesteśmy my. To my jeździmy, my protestujemy, my się wystawiamy na niejednokrotnie na krytykę, na jakieś naprawdę złe zachowania, bo wyzywają nas na policję, bo w trakcie w emocji ktoś coś powiedział. No bo to są emocje, nie ma co ukrywać. My nie jesteśmy zawodowcami, my jesteśmy, każdy ma co innego robi w życiu. I nagle zbieramy się, jesteśmy kilka miesięcy, siedzimy, czytamy, łapiemy informacje z okolic, zdzwaniamy się, jedziemy, nie wiemy jak to działa. Dobrze, że organy, policja jest, wie o tym, my rozmawiamy wcześniej z policjantami, że tu nie ma żadnej burdy, jesteśmy pokojowo nastawieni, chcemy wyrazić swój sprzeciw, nikt nas nie słyszy. Może w takich sytuacjach ktoś nas zobaczy, bo urzędowo nikt nas nie widzi. Więc stąd nasze takie wyjścia. Wychodzimy, żeby pokazać, że my się sprzeciwiamy, że my mieszkańcy nie chcemy tego. Po prostu my mieszkańcy nie chcemy. No tak. Tu nie ma Leona, bo chciałem powiedzieć, Leon by się cieszył. To jest, drodzy Państwo, to jest ta droga, którą gmina w tej chwili wycina pod inwestycje w Kopytowie. Tutaj można zobaczyć, po prawej stronie jest taka oryginalna ta dróżka, taka malutka. Ona była w planach, to jest droga gminna. Droga gminna 15 metrów szeroka. Do tej pory była tylko te dwa paski mała. Pod inwestycje gmina tam nie wiem ile czasu spędziła, ale chyba widziałem, że za 3 tygodnie. Tam cieli, a może i więcej. Cieli. No pod tą inwestycję wycinali drzewa. No. Leona nie ma, byśmy Leonowi, Leon 4 lata się chyba tam upomina o wycięcie jakichś krzaków u niego. Tak, to tak wygląda, drodzy Państwo. Droga będzie szeroka, więc intensywność tych ciężarówek będzie duża. Z tego co to ja już mogę powiedzieć tak, miałem kontakt z panem, który się, nie mogę mówić wszystkiego, bo może ktoś komuś zaszkodzi. Miałem kontakt z człowiekiem, który pracuje na farmie, może nawet jest właścicielem, o tak. I opowiedział mi, jak to wygląda technicznie. Czyli tam, on ma tam ich powiedzmy 10, my to mnożymy razy też 14 kurników i mogę powiedzieć tak. Taką jedną fermę, według tego, co już wiemy od tego pana, obsłuży 700 ciężarówek w przeciągu 7-8 tygodni. Czyli 350 pustych, 350 pełnych. To tak wygląda, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Zadałem pytanie panu wójtowi z Piszczaca na piśmie, odpowiedział mi na piśmie. Którędy one będą jeździć, no bo nasz wójt mówi, że pojadą na Piszczac. W zasadzie tą drogą, co tam była. I wójt z Piszczaca mi odpisał, że on nie wpuszcza do siebie tych ciężarówek. Jego drogi nie są przystosowane do tego. I takie mam pismo. Powiedział, że nie wpuści, więc okej.
Czyli zastanawiamy się my, mieszkańcy, którędy będą jeździć. Jak nie w stronę Piszczaca, to prawdopodobnie w stronę Kodnia, Kopytów. Tak to wygląda. Nie wiem, kto mówi nieprawdę, albo... No, tak to wygląda. Nie wiem, jak... My, mieszkańcy, nie wiemy nic. Dodam, będąc na proteście, zanieśliśmy takie pytania odnośnie tego, bo zielone fermy, tak tłumaczą oni, że zielone fermy, zielone, wszystko eko, na bio, do ogródków, nawozy i tak dalej. Zadaliśmy pytania, panie Wiśniewski, tam są, jest kilka pytań, niech pokażę badania niezależnych naukowców, czyli akredytowanych źródeł, na ten sterylny pelet, na zboże, czy jest sterylne, czy jest sterylne, ekologiczne, certyfikowane dokładnie i czy ma certyfikat na swoje produkty, skoro wszystko jest zielone, jest eko, tak, bo znaczy inaczej, o, zielone się wszystkim nam kojarzy z eko, to nie jest eko, przynajmniej my mieszkańcy nie mamy informacji od tego pana z Wipaszu, nie dał nam dokumentów na te produkty, które pytamy. Zboże, słoma musi być, ten pelet musi być sterylny, no skoro jest wszystko sterylne, to musi być wszystko sterylne. Wiecie, certyfikat na to. Bo powiedzieć sobie, że sterylne, to wiecie, można mówić wiele rzeczy. Sterylny, tak. I będąc właśnie w Międzyrzecu, zostawiliśmy takie pytania. Oczywiście odpowiedzi nie dostaliśmy, bo pewnie nie ma dobrych odpowiedzi na te pytania. Tak my możemy to odbierać, że pewnie nie ma dobrych odpowiedzi, skoro nie mamy odpowiedzi takich konkretnych. Pytanie i odpowiedź. Pytanie i odpowiedź. Nie mamy, musimy się domyślać. Czyli jak nie mamy, to ja biorę sobie, otwieramy wujka Google, ewentualnie historię, miejscowości, gdzie już to było i ludzie się wypowiadają, więc bierzemy to jest tyle, tyle azotanów, tyle pyłków. Więc stajemy przed wielką ścianą. Nikt nam nie chce pomóc. Nawet ten prezes nie chce nam pomóc, dając nam odpowiedzi. Rozwieje nasze wątpliwości. Ma certyfikaty, proszę bardzo, panowie, słuchajcie, jest taka sprawa. Nie ma. I postanowiliśmy w dalszym postępowaniu. Wiedzieliśmy, że będzie procedowana uchwała. No i przyszliśmy wspierać naszego członka, naszego komitetu, to oczywiście, bo kto jak kto, ale Mariusz nam naprawdę dużo pomógł i naprawdę nie wiem, jak mu możemy wdzięczyć się za to, ale widzimy, że stara się naprawdę mocno i drodzy Państwo, to co teraz spotyka Mariusza, to trochę jest jakby nie tylko jego to spotyka, spotyka to Pana, Panią, mnie, Anię, wszystkich, bo Mariusz jest słyszalny. Teraz dużo artykułów ukazuje się w lokalnej gazecie, że to jakaś polityka, że... Ja osobiście, znaczy nie ja, to my, przepraszam, my jesteśmy bardzo zdenerwowani, delikatnie mówiąc, na tą całą sytuację i pojechaliśmy na tą sesję Rady Powiatu. Niespodzianka była dla nas bardzo duża, jak przyjechał autobus ludzi z koszulką Wipasz, jest nasz. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli taką oprawę dookoła. I tutaj ja myślę, że o tej sesji to Mariusz chyba powie najlepiej, bo to jest, to on był tam, on tam dowodził, niech to opowie. Szanowni Państwo, w pewnym momencie, jeżeli mówicie, że to nie jest polityka, to za chwilę zobaczycie wynik głosowania, jak podzielił koleżanki i kolegów w klubach. Pomieszaliśmy się. Tu nie ma polityki. Przynajmniej dla mnie. Dla innych pewnie jest. Chcę powiedzieć, że 30 marca odbyła się sesja Rady Powiatu, dzień po bardzo burzliwej sesji Rady Gminy. Prawda, Basiu, gdzie poruszaliśmy również ten temat. Na sesji był jeden newralgiczny punkt, a więc procedowanie uchwały o komisji dotyczącej zysków i strat w powiecie bialskim na temat tych fer. Ale to można rozszerzyć na całą Polskę. Zyski i straty. Kto ma zyski,
a kto ma straty. Jakże wielkie zdziwienie było, gdy zaczęli wchodzić. Otwierałem sesję, w pewnym momencie, proszę Państwa, jedna koszulka, druga, trzecia, czwarta, piąta, 50, 60 pewnie, to jeszcze było nic, ale za chwilę dość kłamstw, pani Kiczyński, czemu pan kłamie, to polska firma, czemu pan atakuje. Na szczęście też byli członkowie Komitetu Skodnia i Sosnówki. To troszkę dodało mi już siły, no ale siły były nierówne. Siły były nierówne, tym bardziej, że radni zaczęli się wypowiadać, słuchajcie, przeciwko tej komisji. A ta komisja miała dać odpowiedź, bo być może te fermy są dobre dla powiatu, dobre dla Polski, może jesteśmy w błędzie, chcieliśmy to usłyszeć. Tak samo jak teraz chcemy usłyszeć w sprawie referendum, bo jeżeli referendum powie, że dość waszych kłamstw, waszych wymyślonych jakichś historii, my chcemy tutaj kurniki, my wtedy zejdziemy. Nie byłem sam, była Ania, była również Ela Sokołowska z Wiśnic, Marcin, tak, Trębicki, był Dariusz i troszkę było łatwiej, ale jakieś zdziwienie moje było wielkie, kiedy jeden z radnych, i to teraz powiem, z mojego klubu, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przykro, zaatakował ich, jakby byli największymi przestępcami na świecie. Słowa, które padły pod ich, ja jestem odporny na to. 21 lat w samorządzie, trochę się odporniłem, różne rzeczy widziałem, już nie wszystko. Ale jakim prawem staje radny, atakuje ich beszta, że nie mają pojęcia, głupoty gadają i tak dalej. Nie mają prawa, że chcą zniszczyć polskie rolnictwo. Takie słowa padły i do mnie. Do mnie jeszcze gorsze padły. Że my chcemy zniszczyć. I teraz o tym rolnictwie, dosłownie, nie wiem, czy to śpieszy się, ale to jest rzetelne. Chcemy to rzetelnie. Naprawdę z każdego. O tym rolnictwie. Proszę Państwa, te fermy to są przemysłowe. A my chcemy, żeby rolnicy mieli fermy. Tylko rolnik by nie miał ferm, które jest na raz 75 tysięcy, bo jeden kurnik kosztuje 4 miliony. Dzisiaj wiecie, jak o kredyty. Normalny rolnik nie ma szans. Wielka korporacja, wielka firma, która wspiera. A rolnicy mają prawo. To są tereny wiejskie i nie wolno się obrażać, że śmierci. Nie możemy też mówić rolniku wąt, bo gdzie? Rolnik to był od zawsze. Przecież pan Kałużyński miał chlewnie. Wybudowane pewnie ze 40 lat temu, o 50. Ludzie mieszkali w blokach obok, następnie domy pobudowali. I nikomu to nie przeszkadzało, bo to nie były przemysłowe. To było rolnictwo na jakimś poziomie. Tak samo tutaj z tymi fermami. Jeżeli normalny rolnik będzie chciał, to niech buduje. Tylko normalny rolnik będzie miał fermę na 30 tysięcy, a może na 15 tysięcy kurnik. To całkiem inna ekspozycja na te wszystkie szkodliwe czynniki i na oddziaływanie. Jakżeż oddziałuje 16 kurników po 75 tysięcy w każdym sztuk, a jakby te małe. Także my nie walczymy z polskim rolnictwem. Nie walczymy z polską firmą jako jest Wipasz. Zaprzeczam wszędzie, bo to trzeba teraz odkręcać, bo przekręcają nasze słowa, moje, ich, że my walczymy z polskim rolnictwem w życiu, a nie z polską firmą. Tylko niech powstają tamte firmy i te kurniki, gdzie ludzie tego chcą. Bo być może gdzieś chcą. Z Wadonga przegoniono firmę, czyli z Mazur. Z Podgdańska, z Mławy przegoniono firmę. Tu się jakiś cudem znalazło. Ja już wiem, jakim cudem. Dowiedzieliśmy się na audycji, kiedy byliśmy uczestnikami Katolickim Radio Podlasia podczas audycji. Dowiedzieliśmy się, kto sprowadzi tutaj. I dzisiaj my też nie chcemy. To jest wynik głosowania, proszę Państwa. I to nie chodzi o to, żeby się chwalić nazwiskami. Ta komisja miała rzetelnie oszacować. Ta komisja chciała się zaangażować, raczej pomysłodawcy. I kiedy do mnie półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu mieszkańcy gminy Sosnówki przyszli, żebym taką komisję ja zgłosił, żebym ja zgłosił. Powiedziałem, jeszcze nie pora, poczekajcie, musimy się do tego przygotować, może trochę później. Ja na sesji Rady Powiatu przeprosiłem mieszkańców gminy Sosnówka. Ja nie stchórzyłem, ale nie podobałem ich oczekiwaniom, a powinienem. To co zrobili? Poszli do innego radnego z porozumienia samorządowego. I porozumienie jako klub zgłosiło bardzo dobry projekt uchwały. Ja przeprosiłem jeszcze raz, będę przepraszał, bo nie mogę sobie tego wybaczyć, ale nie byłem wtedy gotowy. A jak nie byłem gotowy, mój syn, moja synowa wiedzą, że ja muszę do czegoś dojrzeć. Krzysztof, to jest Mateusz, to jest Ania, małżeństwo, dwoje dzieci.
też protestują, chociaż mieszkają w sąsiedniej gminie. I dojrzałem, jak zobaczyłem projekt uchwały, to jest kolega z Porozumienia, jest jeden z tych, którzy podpisywali się, zobaczyłem, że wreszcie ktoś. Ja popełniłem błąd. Czasami można, to nie był błąd, ja chciałem się wstrzymać. I teraz zobaczcie, jesteśmy w klubach, różne nazwy, PSL, PiS, Porozumienie. Głosowaliśmy różnie, ale Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciw takiej komisji. Wszyscy jak jeden mąż. Jeżeli to nie jest sprawa polityczna, to o czym mam mówić? O bajkach dla dorosłych czy o bajkach dla dzieci? Trzeba to zrozumieć. Życie jest polityką, nawet w domu. Mąż, żona to są sprawy, można nazwać organizacyjne lub polityczne. To są słowa zamienne na jakimś poziomie. To pewnie panie polonistki by mnie poprawiły. Także komisja upadła. W zasadzie została... No, wszyscy członkowie, czyli członkowie Komisji Rolnictwa się wycofali. Został jeden kolega z Porozumienia Samorządowego i komisji nie ma. Ale przewodniczący Komisji Rolnictwa zaprosił wszystkich do pracy w tej komisji, która jest komisją stałą Rady Powiatu. Po tych obelgach, jakie ci państwo dostali i nie tylko ci, co są tutaj, ale jeszcze tych, których tutaj nie ma, wątpię, że oni tam pójdą. Ja ich będę namawiał, bo nie powiem, że nie idźcie. Szukajcie szans. Ale oni wiedzą, co już przewodniczący o nich myśli. A myśli o nich jak najgorzej. Co o mnie myśli, to już gorzej myśleć nie można. I wam wszystkich kulisów tego, co usłyszałem przed sesją, nie powiem. Bo byście nie uwierzyli. A ja to będę pamiętał, ale sobie jakoś tam odkładam. Tu referendum, to może ktoś inny. Ja bym chciał później tylko o orzecznictwie ze skał. I drodzy państwo, kolejne nasze działanie. Zgłoszenie do wójta o referendum w sprawie tych naszych nieszczęsnych kurników, czy chcemy, czy nie chcemy. Teraz pani Grażynka chodzi, jeździ wszędzie po każdej miejscowości, nie tylko sama, bo jeszcze tam ma wielu pomocników z tego, co wiem. Halo? Działa. Zbieramy podpisy. Zbierzemy. Mamy już odpowiednią ilość, żeby już procedura ruszyła, ale no zbieramy nadal. Na razie jeszcze do sesji rady mamy trochę czasu, więc zbieramy intensywnie, żeby nie było, że tylko te 300 ustawowych osób. Grażynko, ty może wiesz, ile już? Tak, ja wiem. Ile mamy na to chwilę? 640 ponad już mamy, gdzieś 660. Tak, 660 mamy podpisów, wymagane jest 300, ale... Dziewczyny ostro pracują. Po to chodzimy, żeby jeszcze zbierać te podpisy, dlatego, bo jak chodzimy do domów i zbieramy te podpisy, to mówimy też, o co chodzi, żebyście mieszkańcy naszej gminy wiedzieli, co to za referendum, czego to dotyczy, co to nam da, żebyście państwo byli uświadomieni. Tak mówię tutaj, żeby to było wszystko jasne na ten temat, bo jakbyśmy tylko poszli tam, ileś tam mniej tych podpisów zebrali, czy 200, czy 300, to wszyscy by nie wiedzieli, do czego to referendum, a tak to wejdziemy do domu, dwa, trzy zdania pomówimy, porozmawiamy sobie, żeby wyjaśnić takie kwestie wątpliwościowe. To po to chodzimy, po tych domach. Tak, drodzy państwo, tutaj mamy takie dwa światy, widzimy. U góry świat przemysłu, a u dołu nasz świat. Dla mnie to się bardzo gryzie. Mamy 200 tysięcy około pielgrzymów. My tutaj mamy swoje dzieci, którzy mają swoje dzieci już, którzy chcą tutaj mieszkać, chcą agroturystyki rozwijać, a nie komuś, u kogoś pracować na fermie. Mamy też ekologiczne gospodarstwa, bo i w sąsiednich gminach, w Sosnówce tak samo, we wszystkich gminach są gospodarstwa ekologiczne i mamy ten nasz krajobraz, który mamy, taki jaki mamy. Nigdy nie mieliśmy przemysłu tutaj, więc jakoś sobie radziliśmy, jak nie w gospodarstwie, to gdzieś w jakichś tam firmach. I żyło nam się spokojnie i dobrze. Do pewnego momentu. Drodzy państwo, tutaj jest... To jest chyba bardzo wymowne. To co nasz niedoszły, mam nadzieję, inwestor mówi, że nie buduje ferm,
Tak. To zacytuję, nie wszyscy widzą, zacytuję. Mamy taką jakby zasadę, że najpierw rozmawiamy z gospodarzem, Dla nas gospodarzem jest wójt, burmistrz, prezydent i od jego zrozumienia, tak czy też od pierwszego podejścia zależą następne nasze kroki. Bo jeżeli jest niechętny, to my po prostu nic nie realizujemy. Zawsze idziemy do gospodarza, bo inwestor musi mieć jakby dobre relacje z gospodarzem. Gospodarz musi inwestora rozumieć tak i tam, gdzie ci gospodarze zawierzyli nam, że powstaną fajne rzeczy, to te fajne rzeczy powstały, można powiedzieć, dla wspólnego dobra. Pan Józef Wiśniewski. Tak, tak mówił. Trochę to się gryzie z tym, co teraz robi, bo my mieszkańcy protestujemy, nie zgadzamy się, nas pominięto, nas mieszkańców pominięto. I teraz jak my mówimy, że ale ktoś o nas zapomniał, to dostajemy wezwania na przedsądowe. Wszyscy praktycznie, no prawie wszyscy, niektórzy niekoniecznie. Drodzy Państwo, to jest, tu byli, pomagali w miejscowości w Sosnówce politycy, nie będę mówił już jakiej, ale byli jacyś politycy. I tak wypowiedzieli się. Po rozmowach z władzami firmy Wipasz mogę tylko skonkludować, otrzymaliśmy informację, że firma nie będzie budować swoich ferm wbrew ludziom. Jeżeli te protesty trwają. Protesty trwają. Firma nie odpuszcza. Więc my mieszkańcy się pytamy, kto oszukuje, kto nas kręci. No bo zadajemy pytanie, nie mamy odpowiedzi. Mówią, że nie budują, a budują. Tak. Ostatnio na sesji rady pan dyrektor, on jest dyrektorem z Wipaszu inwestycji, powiedział, że zrobi na złość. Wy nie chcecie, protestujecie, to my specjalnie zrobimy, nie odpuścimy. Tak powiedział na sesji, o tutaj, w tej sali 29. Powiedział, że nie interesuje, protestujecie, my tym bardziej zrobimy to. Tak nam to powiedział przy nas, czy tutaj, obok mnie siedział w sumie. Więc powiem szczerze, obawiamy się, skoro na tym etapie gościnności, znaczy my nie chcemy ich, ale jak oni wchodzą do nas, i skarżą po sądami, jeszcze bezczelnie potrafi, można powiedzieć, w biały dzień, że specjalnie jeszcze to zrobimy. Nawet gdybyśmy nie chcieli, to i tak zrobimy. Bo protestujecie. Bo nie macie prawa protestować. Zagrożenia to chyba nie będziemy. Każdy wie. To jest jedna z dróg tej kwasówki słynnej. Takie zdjęcie, gdzie najczęściej te ciężarówki jeżdżą. To, co tutaj to, co padło na proteście w Międzyrzecu, mieszkaniec Kwasówki opowiedział o tym, że tak wygląda ich życie, jak ta droga. I już ma wezwanie przedsądowe. Tak. Za te słowa, bo oni nie potrafią przyjąć takiego czegoś, że mieszkańcy mówią nie. Oni mówią, mamy przepis i koniec. Byli u wójta, dogadali się, w sensie przepisami, a mieszkańcy nie obchodzą. W momencie, kiedy my mówimy, że nie chcemy, a to nie, bo przepis już mówił, że wy nie możecie. A sam Wiśniewski mówił, że nie budują, gdzie ich nie chcą. Na ulotkę Wipaszu napisali, Koleń wymiera. Tak. No to ulotko to obrazili mieszkańców, jak ktoś może za pierwszym razem ja tam nie zrozumiałem do końca wszystkiego, ale jak już się drugi raz przeczytało, to rzeczywiście obrazili mieszkańców tą ulotką. Bardzo ładny papier kredowy. I tutaj mamy, drodzy Państwo, informację od urzędu gminy, od wójta, że więcej ferm nie będzie. Do mnie zadzwoniło dużo ludzi. Słowo klucz więcej. Do nas zadzwoniło, do mnie wielu ludzi, że jak to już nie będzie ferm. Więcej nie będzie, czyli 15 w Kopytowie, 14 w Kątach i 4 tam na Zachaciu. My cały czas sprzeciwiamy się tym, co było zaplanowane. Te 33 kurniki, a tutaj dostajemy informację, że więcej nie będzie.
To ile miało być więcej? Pytanie powstaje. Ile miało być więcej? Dobrze, żeśmy zareagowali, dobrze, że zawiązał się komitet, dobrze, że pani przewodnicząca i rada jednogłośnie stanęli za mieszkańcami. I to trzeba chwalić. Zadziałaliśmy i więcej nie będzie. Ale co z tymi, których nie chcemy? Bo to jest najważniejsze. My tych nie chcemy, tych 33. I stąd nasze spotkanie. Drodzy mieszkańcy... Ja tylko do tego dopowiem, że pan wójt ciągle mówi, że nie może złamać prawa. Pozgłosił się inwestor, pan wójt nie może inaczej zrobić, nie może postąpić, tylko wydać decyzję. Pamiętacie te opowieści? Pamiętacie. Czyli tak, na te 33 nie może odmówić, a jak się pojawi następny inwestor i będzie chciał, to będzie mógł odmówić, bo więcej nie będzie. To kiedy pan wójt mówi prawdę? Kiedy was oszukuje? Kiedy nas oszukuje? Cały czas. Tu dla Krzysztofa trzeba dopowiedzieć, że gmina Kodeń głosowała za wójtem i przez wiele lat wójt super. Ja później jeszcze o wójcie powiem. Był super. Tej jednej rzeczy tak nabałaganił, tak nagrzeszył, że to jest grzech niewybaczalny. Ale pytam jeszcze raz, kiedy pan wójt mówi prawdę? Czy wtedy, kiedy... A jak przyjdzie inwestor za parę lat i powie, ja chcę 30 postawić i wtedy będzie mógł złamać prawo, powie, wąt, nie, ja jako wójt się trocznie zgadzam. A teraz nie mógł odmówić. Dlaczego? Za słowa, które dałem tutaj na sesji, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to o co chodzi, to by pytanie moje do wójta. Zostałem wezwany na policję. Miałem wezwanie już przedsądowne. To się działo 3 tygodnie temu. Dzisiaj gdzie byłem? Na policji w Terespolu. W nowej sprawie. Proszę państwa, ja będę tam jeździł ile razy trzeba będzie. Ja wiem, że jest na mnie już sprawa w prokuraturze. Wiem, że szykowany jest pozew cywilny firmy Wipasz. Pan Wiśniewski pod względem bogactwa 74 w Polsce szacuje swój, podał w gazetach, swój majątek na 500 ileś milionów. Atakuje gościa, który pracuje uczciwie 33 lata i się czegoś obawia. I ciągle, że ja kłamię. To sobie porównajcie skalę. Z takim kimś walczyć, to trzeba mieć najpierw w głowie ułożone, że chcę walczyć, cel i dla kogo. I że dam radę fizycznie. Finansowo nie wiem. Nie mam kancelarii potężnej takiej jak pan Wiśniewski ma. Ale jestem silny waszą siłą i dopóki mnie nie zamkną, nie zlicytują, to jakoś dam radę. Na szczęście rząd, przepraszam, parlament uchwalił ustawę, jeżeli się mylę, odpowiedzialności do 15 tysięcy. Na tyle to jeszcze mnie stać. Bo pan Wiśniewski podaje na sesji, tutaj było moje oświadczenie majątkowe, radca prawny rzucał, pokazywał. No pytam się, pan Wiśniewski jest ode mnie starszy tylko kilkanaście lat. Ma majątek, załóżmy, szacuje z góry, dobra, 500 razy większy od mojego. 500 razy. Ja swój też szacuję na milion z groszami, dobra, są mieszkania, przecież tu mieszkałem, sprzedałem za 500 000 mieszkanie w Kodniu. Wszystko jest to w zeznaniach. I ktoś taki mówi, że ja kłamię. Ja, pan Wiśniewski mógł się dorobić uczciwie ponad 500 milionów. A ja tego się nie mogłem dorobić. Pracuję całe życie w firmie państwowej, firmie bez przerwy. Taki jest poziom moralności i uczciwości. Żebyście wiedzieli. I nie żalę się, nie skarżę się, daję radę i dam radę. Prezentacja się zakończyła, tak? Dobrze, to jeszcze będziemy mówić później o SKO, o tych różnych innych odwołaniach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Krzysztof, zapraszamy tutaj i teraz tylko będzie od ciebie zależało, czy chcesz już, czy chcesz jeszcze z mieszkańcami porozmawiać. Jesteś naszym gościem specjalnym, naszą nadzieją i mamy nadzieję, że po takiej nadziei jeszcze następne przyjdą. Krzysztof się nie obrazi, że przyjdą inni, bo on dzisiaj teraz na oczy widzi was i problem. To, co mu opowiadałem parę razy przez telefon, to jest, wiecie, nic. Co innego, jak się widzi dopiero, prawda? Także Krzysztof, twoje ręce. Chyba, że Ania chciałaś dosłownie słowo i będzie ci jaśniej. Znaczy rozjaśnić. Ja tylko może tak dopowiem, że to, co pani Ela Sokołowska powiedziała na sesji Rady Powiatu, że na tych plakatach nie powinno wisieć, być taki napis, że Kiczyński kłamiesz. Powinno być na odwrót. Wiecie dlaczego państwo? Bo w Kwasówce powiedzieli na zebraniu, że powstaną im 4 kurniki. Okazało się, że w decyzji jest 8.
o czym nie poinformowali mieszkańców, a w tej chwili już mają 12 i chcą dalej rozbudowywać. Kwasówkę, tę słynną kwasówkę. Zapominają o tym o mieszkańcach, tak? I w naszym przypadku w Kopytów jest otwarty i tam może powstać 100 kurników nawet. Pole. Także pole ma jest areał bardzo duży. Później powiemy, co zrobiliśmy w tym kierunku, żeby to, mamy nadzieję, że zatrzymać, tak? Także nie powinno wisieć, pan Kiczyński kłamie, może my mieszkańcy powinniśmy, mieszkańcy gmin powinny kłamią, tak? Powinno to wisieć. A może ktoś inny powinien, pan X, kłamiesz. Już oddaję tutaj dla pana, żeby... Nie ma sprawy. Też chciałem posłuchać, jak to wygląda od was z pierwszej ręki. Mam nadzieję, że też państwo zabierzecie głos. Ja po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj panu przewodniczącemu za zaproszenie. Nie będę też ukrywał, że jesteśmy po imieniu, więc będę mówił Mariusz. Rzeczywiście od dłuższego czasu Mariusz alarmował mnie różnymi wiadomościami, telefonami o tym proteście i o tej zapalnej sprawie, którą macie tutaj na terenie gminy Kodeń. Nie ukrywam też, że dostawałem wiadomości od samych mieszkańców Kodnia, różnymi drogami docierały do mnie z prośbą o przyjazd tutaj i zorientowanie się tutaj na miejscu w sytuacji. No więc jestem. Zawsze odpowiadam na takie prośby i dlatego jestem także tutaj dzisiaj u was w Kodniu. Powiem państwu szczerze, że wszystko to, co przed chwilą usłyszałem, całkowicie kłóci się z moją wizją Polski i moją wizją samorządu lokalnego. Całkowicie. Bo ja uważam, że Polska czy samorząd lokalny powinna się przede wszystkim charakteryzować tym, że musi być uczciwa. A co oznacza taki uczciwy samorząd i uczciwa Polska? Moim zdaniem to jest taka Polska, taki samorząd, która stawia obywatela na pierwszym miejscu. Obywatela na pierwszym miejscu. Myślę, że każdy z nas ma jakieś marzenia o Polsce, o tym miejscu, w którym żyjemy. Może mamy różne te wizje, ale z pewnością wszyscy zgodzimy się co do tego, że chcielibyśmy, żeby Polska, nasz samorząd, nasza gmina była takim dobrym miejscem do życia. I żeby nikogo tutaj nie dzielić na lepszych i gorszych, na mniej lub bardziej uprzywilejowanych. Nie rozróżniać nikogo na to, kto jakie stanowisko piastuje, ani z jakiej partii politycznej się wywodzi. Moim zdaniem też Polska uczciwa, samorząd uczciwy, to taki, który nie każe swoim obywatelom, mieszkańcom interesować się każdego dnia. I to jest ten przypadek u państwa. Nie każe się interesować każdego dnia polityką, bądź wszystkimi decyzjami, które zapadają w urzędzie gminy, w obawie, że jutro może nas coś zaskoczyć. I nawet myślałem, muszę państwu powiedzieć, myślałem o tym ostatnio, w ubiegłym tygodniu byłem na spotkaniach otwartych w województwie opolskim, w tym województwie, gdzie jest Śląsk Opolski. I właśnie o tym rozmawiałem tam z ludźmi, że nasza ta wspólnota lokalna, nasza ta Polska właśnie powinna charakteryzować się tym, żeby ludzie czuli, mieli poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. I ja widzę tutaj, że tego poczucia państwo tutaj nie macie i to poczucie zostało wam odebrane. Poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, poczucie przewidywalności i tego, że nie musicie się codziennie interesować podejmowanymi decyzjami w obawie o to, że jutro was coś zaskoczy. Ale muszę też powiedzieć jedną rzecz państwu uczciwie. Moja obecność tutaj dzisiaj z pewnością nie spowoduje, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki problem zostanie rozwiązany. Muszę być wobec uczciwy. Tego wam obiecać nie mogę. Mogę wam obiecać to, że zainteresuję się sprawą i postaram się wam pomóc. Mimo wszystko namawiałbym państwa, przykro mi w związku z tą sytuacją, jaka zaszła na
posiedzeniu Rady Powiatu w ubiegłym tygodniu, ale mimo wszystko namawiałbym Państwa, tutaj szczególnie kierownictwo Komitetu Protestacyjnego, namawiałbym Państwa do tego, aby wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Powiatu. Namawiałbym Państwa do tego, dlatego że Państwo nie możecie dać żadnego argumentu, że z kimś nie rozmawiacie, nie siądziecie z kimś do stołu i nie będziecie chcieli z kimś wymienić argumentów. Tego nikt Państwu zarzucić nie może i to jest moja rada płynąca z głębi serca. Nawet jeśli macie bardzo przykre doświadczenia związane z tym ostatnim posiedzeniem Rady Powiatu, ale jeśli jest taka deklaracja, że Komisja Rolnictwa ma zająć się tą sprawą, chce zorganizować swego rodzaju okrągły stół, to powinniście z każdej takiej okazji skorzystać, żeby nikt na żadnym etapie nie mógł wam zarzucić, że kogoś zignorowaliście albo z kimś nie chcecie rozmawiać. Nikt wobec was nie może mieć takich argumentów, jakie wy macie, bo z tego, co pan mówił, zadajecie pytania, ale nie dostajecie odpowiedzi. Chcecie uzyskać informację, ale jej nie możecie dostać. Taką samą, w ten sam sposób ktoś po drugiej stronie może wykorzystać tą sytuację przeciwko wam. Więc w tej sytuacji schowałbym dumę do kieszeni, a widzę, że jesteście bardzo zdeterminowani, niezwykle zdeterminowani i nawet w takiej sytuacji trzeba będzie wsiąść w ten samochód, pojechać do Białej Podlaskiej i powiedzieć: sprawdzam. No bo jeśli padła taka deklaracja, jak rozumiem, na posiedzeniu Rady Powiatu, że ta komisja właściwa rolnictwa ma się tym zająć, to trzeba nawet z takiej szansy, nawet jeśli nie macie w to większej wiary, ale trzeba skorzystać. Starosta, tak. Wiem, że starosta to obiecał. Ja ze starostą też rozmawiałem. Pan starosta Filipiuk powiedział, że będzie pilnował tej sprawy i będzie ją prowadził. To jest też czas, żeby powiedzieć: sprawdzam. Ja wierzę, że pan starosta to zrobi. Ale trzeba się przekonać i trzeba to sprawdzić. Jest mi bardzo przykro, że sprawy zaszły tak daleko i w takiej niedobrej atmosferze jest ta dyskusja, bo przyznam szczerze, to przepraszam za osobistą uwagę, ale niezwykle szanuję Mariusza, naprawdę. Niezwykle go szanuję i ja także się cieszę, że go kiedyś poznałem i zawsze byłem dumny z jego pracy i cieszę się, że tutaj daje temu wymiar w postaci takiej, że stoi po stronie mieszkańców, po państwa stronie, ale jednocześnie no widzę, że emocje są już tutaj na bardzo wysokim poziomie i wiem, już po tej godzinie jestem z państwem i z tego, co wcześniej mi Mariusz mówił, a już widzę, że te rozmowy są i będą bardzo, ale to bardzo trudne. Nie mogę zrozumieć, przyznam szczerze, dlaczego, bo nie ukrywam, że takie informacje też otrzymywałem, dlaczego chwalony wójt tej gminy w ten sposób postąpił i nie przekazał państwu informacji, jak rozumiem, o decyzjach, jakie zapadły. Albo jakie miał zamiar podjąć, w tak ważnej sprawie. Jest to zdumiewające. Państwo wiecie już dlaczego. Okej. Ja tego nie wiem. Niewątpliwie na pewno postaram się Państwu pomóc. Czy wiem jedno, to nie może tak funkcjonować, bo tak jak Mariusz powiedział, tu
tutaj nikt, ja będę ostatnim. Będę ostatnim, który będzie przeciwko rozwojowi polskich firm, będzie przeciwko rozwojowi obszarów wiejskich, będzie przeciwko rozwojowi polskiego rolnictwa, będę ostatni. Jestem przekonany, że wszyscy tutaj na tej sali jesteście Państwo tego samego zdania. No, ale to się nie może odbywać w taki sposób. To dziwię się, jak to mogło się tak wymknąć spod jakiejkolwiek kontroli zarówno i tej merytorycznej, urzędowej, jak i takiej zwykłej, ludzkiej. Żeby w pewnym momencie usiąść, porozmawiać i albo się przekonać, albo znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Jestem zdumiony. Przyznam szczerze, że jestem zdumiony. Bo powiem Państwu szczerze, no gdzieś z punktu widzenia, ja już nie mówię o Brukseli, akurat dzisiaj przyjechałem do Państwa z Lublina, ale no, nawet z punktu widzenia Lublina, gdzieś innych miejscowości, to każdemu kojarzy się akurat ten teren. Kojarzy się, że jest Sielsko i Anielsko. I przyznam szczerze, jak zaczęły do mnie docierać informacje o tym państwa proteście, jak zacząłem się zorientowałem się, jak bardzo się tu, jak daleko się posunęło ta dyskusja niezwykle trudna o budowie tych kurników, naprawdę byłem zdumiony. I w tej chwili nadal jestem. Jak mogło dojść do sytuacji, że w sumie, przepraszam, to jest też wielka zaleta i komplement w stosunku do Państwa, w tak stosunkowo niedużej społeczności lokalnej, mogło dojść do sytuacji, w której zerwała się jakakolwiek nić porozumienia i zaufania pomiędzy mieszkańcami, pomiędzy władzą samorządową. To jest niezwykłe. Częścią władzy samorządowej. To muszę zaznaczyć, bo jest także pani przewodnicząca, która jest reprezentantem tej, jest część radnych, jak rozumiem. To jest niesamowite, jak w tak małej społeczności lokalnej, z szacunku dla każdej małej społeczności lokalnej, także dla waszej, mogło dojść do takiego zerwania takich, bo rozumiem, że wcześniej nie mieliście tu takich problemów. Tu się dobrze żyło. Było sympatycznie, miło, tak jak pan mówił. Jakoś sobie radziliśmy. Lepiej i gorzej, ale godnie. Ale godnie. Chciałbym usłyszeć także państwa opinię, bo wysłuchałem tutaj z wielkim zainteresowaniem tego, co państwo tutaj siedzący ze mną tutaj za stołem mówili, ale chciałbym także usłyszeć państwa opinię. Jak to z państwa punktu widzenia wygląda? I słucham. No nie sądzę, żebyście się mylili, bo myślę, że jak tyle ludzi przyszło, to się nie mylicie. Ale chętnie bym posłuchał także państwa opinii, bo także przyjechałem tutaj państwa posłuchać. Dlatego się tutaj do państwa dzisiaj wybrałem po południu, bo równie dobrze mogłem się z państwem spotkać online, byśmy sobie porozmawiali, mogliśmy to telefonicznie załatwić. Ale przyjechałem tutaj do państwa dzisiaj, żeby także posłuchać, co wy macie do powiedzenia. Bardzo proszę. Nie krępujcie się. Może są jakieś pytania. Nie miejcie obaw. Jest tutaj dzisiaj pani Sołtys z kolonii kopytu. Drodzy mieszkańcy, chciałam coś powiedzieć takiego pozytywnego, powiem. Ponieważ jeżdżę po wszystkich wsiach, po sołectwach i słuchajcie państwo, my mamy w kolonii Kopytowie bohatera. Nie uwierzycie, co ja wczoraj usłyszałam od jednego z mieszkańców z kolonii Kopytów. Skromny pan, na pozór bardzo skromny, ale w głowie ma poukładane. Ten pan mi powiedział, że firma Wipasz u niego już była ponad 2 lata temu w kolonii Kopytów. I dowiedziałam się,
że zaproponowali mu 5 hektarów, które ma, rzut beretem w stronę lasu. Zaproponowali mu za hektar, i proszę teraz posłuchać, za 1 hektar ziemi 100 tysięcy złotych. A on mówi, a panowie, nie, ja tam nie sprzedam. Mówi, wie pani, przyjechał ten z Wipaszu, ja dokładnie tak opowiadam, jak mi powtórzono. I jeszcze z tym swoim takim mecenasem, jakimś adwokatem, tu papiery rozkładają na stole, pisz pan, zaraz tutaj dojdziemy do transakcji, 100 tysięcy dajemy. On mówi, nie, ja nie będę sprzedawał. Panie, 120. Mówię to prawdę. Dzisiaj pojechałam jeszcze raz, bo mówię, kurczę, nocy nie mogłam przespać. Muszę to państwu powiedzieć, bo to jest naprawdę autentyczny bohater w naszej gminie Kodel. Pojechałam dzisiaj godzinę przed tym spotkaniem. Mówię, proszę pana, czy pan mi powiedział prawdę? Pani, jak Boga kocham, co ja bym kłamał? Toż tyle płacą tamtym, co tam sprzedali w Kopytowie, to też tak zapłacili 100 tysięcy za hektar. Ja mówię, to proszę pana, nie chciał pan takiej kasy, 120 tysięcy za hektar? Nie, ja tutaj mam wkoło sąsiadów. Tu ludzie są, tu ludzie mieszkają. A wie pani, co by było z tymi szczurami? Do domu by nie można było drzwi nawet latem otworzyć. Tabuny szczurów by tutaj ciągły. I tak jest, wkoło ferm tych wielkopowierzchniowych, niestety, ale szczury to już grasują. Potrafią ileś tam kilometrów sobie wędrować. Także proszę państwa, w kolonii Kopytów mamy bohatera, który się nie sprzedał za pieniądze. Miał, ma ziemię 5 hektarów, cena była rewelacyjna, 120 zł za hektar. Nie ugiął się. Zostawiam to dla swojej rodziny. Tak powiedział, przepiszę to dla córki, a nie sprzedał. Tyle miałam do powiedzenia. A jeszcze jedna sprawa. Te referendum wyborcze proszę potraktować bardzo poważnie, bo to od tego też będzie zależało, czy jeżeli w tym Kopytowie nawet powstałyby i nie uda nam się powstrzymać tej budowy, to proszę państwa, to referendum może będzie zbawieniem, że więcej w Kopytowie nie będzie tych górników. Więc proszę naprawdę uczciwie pójść i zagłosować tak, jak będziecie państwo uważali. To tyle na razie. Panie Andrzeju, pan z Opola jest, czy mi się tak coś zapali? Momencik, niech się uspokoję, bo przyznam szczerze, że serce mi wali. Wcześniej wielokrotnie wypowiadałem się, a dzisiaj wyjątkowo mi tak jakoś ciężko. Nazywam się Andrzej Burzyński, bo pan, szanowny pan europoseł na pewno mnie nie zna. Mieszkam w gminie Zachacie, dlatego się przedstawiam, bo część osób mnie zna, może nie wszyscy, ale część, mimo że tutaj krótko mieszkam, pewnie część mnie zna. Dlaczego chciałem zabrać głos? Może na wstępie. Nie jestem polityczny. Nie należę do żadnej partii, do żadnego ugrupowania politycznego. Nigdy w życiu nie należałem, mimo że swoje lata przepracowałem. W tej chwili jestem na emeryturze. Przyjechałem ze Śląska Opolskiego, dokładnie nie z Opola, tylko z miejscowości Zdzieszowice, w której znajduje się największa koksownia w Europie. Przyjechałem tutaj, żeby na emeryturze zaznać tej właśnie sielskości, czystego powietrza. No i niestety, jak zakupiłem niedrogie siedlisko, takie, na które mnie było tylko stać, no po jakimś czasie dowiedziałem się o tych o planowanych wielkoprzemysłowych fermach drobiu, co mnie bardzo wystraszyło, mimo że specjalnie niewiele wiedziałem na ten temat. Bardzo się wczytałem. I żeby może, dlaczego się, jestem gorącym oczywiście przeciwnikiem powstawania tych wielkoprzemysłowych ferm drobiu. Pozostawiam temat na boku z uwagi na wschodnią ścianę dobrostanu zwierząt, bo kocham zwierzęta bardzo, nie chcę tego tematu ruszać z pewnych względów osobistych, ale sprzeciwiam się dlaczego. Wielokrotnie domagam się w internecie, na spotkaniach, żeby przedstawiono mi jakieś pozytywne aspekty powstawania tych ferm
dorobił w danej gminie. Niestety nigdy takich opinii nie uzyskałem, pomijając firmę Wipasz, która, ja ich rozumiem, przedstawia się w najlepszym świetle, bo ja jakbym prowadził jakąś firmę, też bym ją przedstawiał w świetle najlepszym. Także nie znalazłem również żadnych w internecie żadnej informacji, publikacji naukowej, która by mówiła o tym, że wielkoprzemysłowe fermy dorobiu nie szkodzą środowisku, nie szkodzą ludziom. Wręcz odwrotnie, same negatywne opinie. W związku z tym trudno mi tak wierzyć do końca tylko jednej stronie, inwestorowi, podczas gdy cała plejada materiałów w internecie mówi o szkodliwości tych ferm. Dlatego jestem takim wielkim przeciwnikiem tych ferm. Niestety, w związku z tym, że mam odmienne zdanie niż inwestor, niż szanowny pan wójt, no muszę też się troszkę pożalić. Traktuje się mnie tutaj jak przybłędę. To znaczy urzędnicy mnie traktują. Ja podam panu europosłowi przykład, może tu rozbawię państwa troszkę, ale może dobrze, bo tak smutno się zrobiło, smutny temat. Ja ostatnio zadałem panu wójtowi pytanie, czy zapoznawał się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przed podpisaniem decyzji. Pan wójt mnie odwołał do radcy prawnego, czego bardzo nie rozumiem. A dlaczego nie rozumiem? Bo dla mnie to na to pytanie mógł odpowiedzieć właściwie tylko wójt, bo to było skierowane do wójta, a nie do mecenasa, do radcy prawnego, bo ja rozumiem, w pewnych kwestiach powinien się oprzeć wójt też na radach, poradach radcy, ale tu na takie pytanie to tak samo jakbym zadał, i tym pewnie państwa rozbawię, zadał pytanie panu wójtowi, czy wczoraj pan załatwiał wieczorem potrzebę i otrzymałbym odpowiedź od pana wójta, pan mecenas odpowie na to pytanie. No wybaczcie państwo, to poniżające dla mnie. Także nie wiem, no wiele mógłbym opowiadać, bo ja wielokrotnie wypowiadałem się już, zawsze w protestach też biorę udział i będę walczył, mimo że nie ukrywam, że coraz bardziej się boję tutaj mieszkać. Ja nie posiadam majątku, nie posiadam pieniędzy. Można mnie bardzo łatwo zniszczyć, z tym, że uważam, że zniszczyć jednego człowieka jest bardzo prosto. Ale jeżeli będzie nas wielu, to firma, nawet ta najbogatsza, nas nie zniszczy, tylko musi być nas wielu. Dziękuję. Panie Andrzeju, ja od razu zareaguję na to, co pan powiedział. Mogę? Mogę? Tylko jednym zdaniem i oddam państwu głos. Panie Andrzeju, chciałem panu powiedzieć tak. Jako były marszałek województwa lubelskiego, dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego, ale urodziłem się w tym województwie, tutaj mieszkam, tu jest cała moja rodzina. I chciałem panu powiedzieć, jako były gospodarz tego województwa, chciałbym, żeby pan wiedział, że każda taka osoba, która przyjechała tutaj do tego regionu, jest mile widziana i powinna być traktowana wyjątkowo, choćby z tego powodu, jak bardzo wyludnia nam się ten region. I na takich ludziach jak pan tutaj nam zależy. Jeśli nawet słyszy pan od kogoś bardzo przykre słowa, to niech pan pamięta, że jest nas w tym województwie więcej, którzy myślą całkowicie inaczej. I ja pana tutaj witam z otwartymi rękami. Cieszę się, że pan jest nowym mieszkańcem mojego regionu i mam nadzieję głęboką, że będzie pan tutaj mógł z tej sielskości skorzystać. Pracowaliśmy w tym województwie przez wiele lat na taki wizerunek regionu, który będzie zachęcał do przyjazdów tutaj, do powrotów, ale także zachęcał do przyjazdów nowych mieszkańców województwa. Cieszę się,
że nasza praca przynosi owoce i efekty. Bo pan jest tego najlepszym dowodem i mam nadzieję, że nikt tego nie zmarnuje. Dzień dobry. Ja się nazywam Paweł Jowik, jestem z sąsiedniej gminy, z gminy Sławatycze, nie jestem stąd. Przez wiele lat mieszkałem w stolicy, ale wróciłem. Wróciłem, bo tęskniłem właśnie za tym, co tutaj było, na czym wyrosłem. I brakowało mi najbardziej tej przyrody, tej prawie nieskalanej przyrody, którą mamy. I wiecie co państwo, ja nie doceniałem tej przyrody. I to moi znajomi z Warszawy między innymi uświadomili mnie, że to, co my tu mamy, to nie jest takie zwykłe. To jest wyjątkowe miejsce. To jest bardzo wyjątkowe miejsce. W tej gminie mam póki co przyjemność jako rolnik, bo jestem też rolnikiem. Staram się właśnie tę ziemię odpowiednio uprawiać, żeby dawała coś dla naszego narodu. Na małą skalę oczywiście, nie tak jak duże firmy, nie tak jak przemysł. Drugi rok będę tę ziemię uprawiał w sposób ekologiczny. I bardzo chciałbym, żeby wielu innych rolników też to tak robiło. Zresztą polityka państwa zmierza w tym kierunku, mamy nowe ekoschematy, prawda? Jest motywowanie ludzi do tego, żeby uprawiać wszystko w trybie ekologicznym. W gminie Kodeń, w miejscowości Kąty, uprawiam działkę rolną, która graniczy z planowaną inwestycją. Ja nie wiem, jaką separację będę musiał robić, żeby ekologicznie móc uprawiać ten kawałek ziemi. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Nie wiem, czy państwo wiecie w ogóle, czy mieliście okazję zobaczyć, których działek dotyczy ta potencjalna inwestycja, bo warto to zobaczyć na mapie, uświadomić sobie, chociażby w Zachaciu, w którym miejscu będziecie przejeżdżali tuż obok, jadąc chociażby do Kątów czy do Kopytowa, w którym miejscu ta działka będzie. Ja sobie tutaj w międzyczasie zanotowałem parę rzeczy, żeby o nich wspomnieć, bo myślę, że to są rzeczy ważne. Chciałbym, żeby nasz kraj składał się w jak największej ilości z małych gospodarstw. Szkoda, że ten potencjał troszeczkę zagubiliśmy w międzyczasie podczas tej transformacji, ale póki co chyba możemy jeszcze w tę stronę pójść. Ja tutaj chciałbym też tak nawiązać do energetyki, bo mówi się o tym, że najbardziej bezpieczna energetyka to energetyka rozproszona. Kiedy ma się wiele elektrowni, wiele tych bloków w różnych miejscach, bo wtedy nie jesteśmy narażeni na to, że jedno coś wybuchnie, zniszczy się, zepsuje. I podobnie myślę, że jest z rolnictwem. Jeżeli mam moje gospodarstwa, to jeżeli kilkanaście gospodarstw z jakichś przyczyn upadnie, dotkną ich jakieś choroby, no to nie jest wielki problem, bo jest setka, pięćsetek pozostałych. Ale jeżeli mamy wielką inwestycję, w której mamy setki tysięcy zwierząt, to jedna choroba jest w stanie dokonać ogromnego spustoszenia. I odnosząc się do tego, co słyszałem, że takie fermy dają miejsca pracy, przypominam, że idziemy w kierunku bardzo fajnego rozwoju, robotyzacji. Jeżeli ktoś mi powie, że przemysłu nie dotyka robotyzacja i że w przemyśle nie będą pracowały roboty zamiast ludzi, to chyba troszeczkę mija się z prawdą. Więc wyobrażam sobie, że za kilka lat w takiej fermie, w której pracuje 100 osób, będzie pracowało 5, bo roboty zastąpią pozostałe te osoby. Argument, że będzie praca, troszeczkę chyba wypada. I pewnie państwo kojarzycie, że duża firma to duży zysk, ale zwykle dla pojedynczych osób. Za to koszta, które inwestycja jakaś duża ze sobą niesie, czy to budowanie dróg, czy to budowanie takich ferm, koszta lokalnie ponosi cała społeczność. Należy tę społeczność pytać, czy ona chce te koszta ponieść, a jeżeli musi te koszta ponieść, to jakie będzie miała z tego tytułu gratyfikacje. Bo jeżeli się wykupuje chociażby grunta pod jakieś drogi, no to ludziom się należą gratyfikacje. Czy ja coś chciałem mądrego jeszcze powiedzieć? A tak. Odnośnie tej przyrody, bo wiecie państwo, że od niedawna całkiem, tutaj pan Kiczyński pewnie dobrze wie, bo z nadleśnictwem Chotyłów jest przecież związany, a tu mamy teren nadleśnictwa Chotyłów w dużej mierze,
powstał drugi w kraju, jeden z dwóch krajów, rezerwat z porostami Sugry. To jest coś na skalę kraju. Drugi, jeden z dwóch w całym kraju. Już nie będę nawet mówił, że Europy. Mówmy o naszym lokalnym społeczeństwie. Mamy Naturę 2000 tuż obok. Rezerwat biosfery UNESCO, Polesie Zachodnie i można by tak jeszcze pewnie długo wymieniać. Chciałbym dodać jeszcze, że my teraz się skupiamy na fermach, ale musimy się my wszyscy rozglądać, słuchać, czytać, sprawdzać, bo kolejne są wielkie farmy fotowoltaiczne, dużo wiatraków się nam szykuje też w okolicy. Chcielibyśmy, oczywiście to wszystko jest potrzebne, tylko rozsądek tu jest potrzebny, prawda? Żebyśmy te koszty mogli jakoś tam unieść. Kończąc już, bo nie chcę przedłużać, dodam, że prywatni inwestorzy robią dużo złych rzeczy często. I tu podam jako przykład, bo nie wiem, czy państwo wiecie, no, gmina Sławatycze, chociażby Jabłeczna. Całkiem niedawno, też tak się składa, że w okolicach grudnia, gdy państwo zaczęliście działać, tam na przełomie listopada i grudnia zaczęto wycinać drzewa. W obszarze Natura 2000, nad Bukiem w Jabłecznej. Stare, ogromne drzewa, siedliska cennych porostów, cennych owadów, roślin. I ten proceder się niesie po całej granicy. Sobibór, nie wiem, czy państwo słyszeli, jakie tam wycinki się dzieją na 70 hektarów. Natura 2000. Czyli można, duży może, prawda? A takie instytucje jak RDOŚ troszeczkę chyba zbyt powoli działają. Kończąc, już zakończam. Chciałbym się z państwem podzielić taką moją refleksją. Ostatnio oglądam często w internecie wywiady, na takim kanale ukraińskich dziennikarzy, wywiady z rosyjskimi jeńcami wojennymi. I to jest bardzo ciekawe, bo większość tych ludzi i rodzin, do których oni dzwonią, mówią, no ale my nic nie możemy. Ja jestem mały człowiek. Ja nic nie mogę. I wiecie co? I rzeczywiście nie mogą. Wysyłają ich jak mięso na tę wojnę. Oni tam giną. Ich rodziny nie robią nic. A wiecie, co w tym czasie robią Ukraińcy? Wiecie, prawda? Oni walczą o swoją ziemię, bo to jest ich ziemia. I dlatego, że są razem, dlatego wygrają, czego im życzę. My też możemy wygrać. Tylko musimy walczyć wszyscy. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Nazywam się Jan Panasiuk. Jest taka obawa, że skoro będzie tyle kurników, a do wodociągów z gminy będą podłączone, to może być taki po prostu, że nam może nie braknąć wody. Nie wiem, jak to jest załatwione. O tyle chciałem. Toż może tak odpowiem, że w Kątach i w Kopytowie będą budowane, Wipasz sobie wybuduje dwie studnie, będą na takim samym poziomie, co my czerpiemy te wody. Prawdopodobnie, mówię tutaj. Tak, Zachacie prawdopodobnie będzie podłączone pod nasz wodociąg, według decyzji. Będzie też tam budowana studnia, ale podłączone będziemy, z tego co już wiemy, pod nasz wodociąg. Będziemy kupować wodę w sklepie do picia. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Do tego dążę. Tak. Niestety tak. To są takie nasze obawy, o których mówiliśmy wcześniej, tylko zarzucają nam, że my państwa straszymy. My państwa nie straszymy, możecie państwo sobie poczytać, doczytać. My opieramy się na dokumentach i decyzjach wydanych przez pana wójta. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Wierzbicki Roman, pochodzę z gminy Sosnówka. My, jak sami dobrze wiecie, mamy gospodarstwo ekologiczne. Mamy jedyne uprawy na świecie miodunki, przetacznika leśnego i maliny morożki. Współpracujemy z SGGW między innymi współpracujemy też
Pani Barbara Bajwójtowicz z Uniwersytetem w Oksfordzie też przychylnie tam wspiera nas, jak tylko może, w naszym projekcie. Dla nas tak naprawdę te kurniki tam są katastrofą, dlatego że w tym momencie projekt się skończył, bo trwał 5 lat i na ten moment musimy następne 5 lat ten projekt utrzymać. Doskonale WIPAŻ wie, bo mamy informację już, że dla nich jesteśmy dużą zadrą tak naprawdę, my, nasze gospodarstwo, z tego względu, że boją się Uniwersytetu w Oksfordzie, boją się też między innymi SGGW, które zainwestowało potężne pieniądze, tak jak i my żeśmy zainwestowali wszystko, co żeśmy mieli. No i nie wiedzą, jak to ruszyć. No i dostaliśmy właśnie ostatnią informację, że no jesteśmy niebywałym problemem dla nich, że w ogóle ta inwestycja nasza jest w gospodarstwo i no i jedyne te uprawy na świecie, więc ostatnio mam zresztą też informację, jeśli chodzi o tę tak zwaną sterylność tego wszystkiego, mam z poważnego instytutu w Polsce informację, że pomiot ten z ferm kurzych nie nadaje się, jest przepis prawny, nie nadaje się do wyrzucenia na pola. Bo jeśli ktokolwiek wyrzuci ten pomiot na pola, będzie miał zabrane dopłaty. Także nie spodziewajcie się w ogóle czegokolwiek, że prezes WIPAŻ-u mówi, że pomiot wysypie się na pole i jest fajnie. Nic takiego się naprawdę nie dzieje. Jest przepis prawny, który mówi, że dopłaty zostaną zabrane, a jeśli ma ktokolwiek gospodarstwo ekologiczne i użyje w jakikolwiek sposób tego pomiotu, czy będzie w odległości 25 km od ferm kurzej, będzie musiał zwracać wszystkie pieniądze, jakie dostał z 5 lat wstecz. Do tego są mnóstwo dużych różnych opracowań, między innymi, gdzie byliśmy w PAP-ie na konferencji, pani profesor Ewa Osińska z SGGW wytłumaczyła tam, jak to wygląda ze strony naukowej. Także jest to bardzo szeroki wachlarz opracowań i tego, jak to naprawdę wygląda. Także nie dajcie się omamić tym, co mówi prezes WIPAŻ-u, bo on kłamie, nawet jak się budzi, to kłamie, że się budzi, bo on się dawno obudził albo nigdy się nie poszedł spać. Także nie słuchajcie tego, no i to jest tak. Mówienie między innymi o sterylności jest to żenada, bo jak ostatnio byłem w klinice w szpitalu sam z sobą, rozmawiałem z panią doktor, profesor o sterylności i mówię, że pomiot kurzy jest sterylny i mówi nam taki tutaj producent kurczaków, zaczęła się śmiać, mówi, no to ja mam szczykawkę niesterylną, mówi, nie? Także tak to wygląda, no polecam naprawdę lektury, między innymi z konferencji z PAP-u, żeby się zapoznać i tam jest dobrze wszystko wytłumaczone. Jak to dokładnie wygląda? Dziękuję ci. Panie Romanie, z tymi dopłatami, co pan mówił, z tymi dopłatami, że dopłaty będą cofnięte. Dopłaty 5 lat wstecz, jeśli ktoś ma ekologiczne gospodarstwo. Okej, ale mówi pan o dopłatach do hektara, o dopłacie do hektara, podstawowej płatności do hektara? Tak, jeśli ktoś ma ekologiczne gospodarstwo, to dostaje dopłaty wyższe. Tak, jasne, czyli oczywiście. 5 lat jasne. Wstecz, bo wykryją mikroorganizmy, pleśnie i tak dalej, bo one są, to jest rzecz naturalna. Pomiotu kurzego tak to jest. Tak to wychodzi, zresztą z samych ferm to wychodzi. I zbadają, bo my na przykład badania, które robiliśmy na nasze herbaty w lubelskich ziołach, tam dokładnie zbadano to na 150 różnych rodzajów pleśni, grzybów i tak dalej. No u nas wyszło to idealnie poniżej tego wszystkiego. Ale jeśli będziemy cokolwiek tam, na przykład powstanie kurnik i za rok zrobią nam badania, my musimy zwrócić wszystkie pieniądze z projektu. I rozumiem, że ma pan to opisane w zasadach przyznawania dopłat. Tak, oczywiście. Z agencji. Wszystko, tak, wszystko jest opisane i to jest, no powiem, jest to z WIHARS-u przepis, który kontroluje, bo to jest instytucja, która kontroluje żywność i to u nich jest ten między innymi przepis, rozmawiałem z nimi i oni mają taki przepis, że pomiot kurzy nie nadaje się kompletnie do wyrzucenia na pole. To, co powiedział pan Roman, to według decyzji wydanych przez pana wójta, to w decyzji jest tak, że
ten pomiot jedynie nadaje się pod nawóz, pod pieczarki. Także rolnikom, którym obiecano, że będą mogli korzystać z tego pomiotu, no niestety też rolników oszukano. Tak, według decyzji nie mogą korzystać z tego pomiotu, nie mogą sobie odebrać. Tak, pod pieczarki, ale tylko wtedy, kiedy zostanie chemicznie zneutralizowane grzyby, ewentualnie parą. Wtedy tak. Tylko. Także rolnicy, którzy podpisali umowy, to niech uważają na to, co odbierają. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ośko Andrzej. Jestem, Panie Andrzeju, powiem do Pana tak jak Pan, przyjezdny delikatnie, bo to większość jest nawet w komitecie to obcojęzycznych, że tak powiem, niekodeńskich, oprócz Pana Sołtysa, bo Mariusz też jest obcy. Ale 3 lata mieszkałem. Tak, znamy się kupę lat. Nasza gmina jest, nie wiem czy bogata, czy biedna według innych gmin. To pan radny jest, tak? Powiatowy. Tak. To on przedstawiał 17 tysięcy ile? Rocznie, tak? Tak, tak. Nie, zgoda. A w porównaniu do Zalesia 1 000 000. I zalesiacy mówią, wy taka gmina jesteście bogata i wy się połakomiliście na takie pieniądze. A my mamy 1 000 000 z 10 wiatraków. Nie, ale dobrze, ale tak, bo akurat poświęciłem 3 noce i posłuchałem sesji, nie? A my 17 tysięcy. Więc czysto z finansowego punktu widzenia nie mamy nic. Poza pomiotem. Dziękuję. Może ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos, także prosimy. Później będziemy jeszcze odpowiadali na Państwa pytania, bo jeszcze mam trochę technicznych takich rzeczy do powiedzenia, także... Jest. Dzień dobry, nazywam się Mirosława Pańkowska i chciałam zadać pytanie, nie wiem w zasadzie do kogo, może to zostanie bez odpowiedzi. Jak to się stało, że jest zaskarżenie do SKO decyzji wójta, a zostało wydane przez starostwo pozwolenie na budowę w Kopytowie i w Kątach? W Zachaciu prawdopodobnie, według informacji pana Michała z WIPASZ-u, nie będzie budował WIPASZ, nie będzie inwestował WIPASZ. 15 i 14 kurników, tak jak potwierdził pan Michał. Dziękuję. To będzie pytanie z odpowiedzią, troszeczkę na ten temat wiem. Osobiście zaskarżyłem decyzję wójta na Kopytów i drugą na Kąty. Około 2,5 miesiąca temu, wczoraj, dostałem z SKO informację, że sprawa wraca do wójta do rozpatrzenia, do powtórnego rozpatrzenia całego procesu decyzyjnego. Więc pan wójt deklarował i przyrzekał, że jak sprawa wróci, pochyli się i wreszcie będzie miał szansę. A tak to się składa z tym pozwoleniem na budowę, że instytucje samorządowe, kolegium odwoławcze, powiat bialski, nic ich nie łączy. Idą wszyscy równolegle. Następna sprawa. Osobiście zaskarżyłem pozwolenie na budowę wydane przez starostę bialskiego do wojewody lubelskiego. Zobaczymy. W tej chwili mamy do wznowienia cały proces decyzyjny, wydawania decyzji środowiskowej przez pana wójta i w tej chwili jest zaskarżenie u wojewody lubelskiego i czekamy. Jak od wojewody wróci, będziemy mogli działać dalej, czyli do Sądu Wojewódzkiego, do Naczelnego Sądu. Słuchajcie Państwo, kiedyś to zażartowałem, ale pójdziemy nawet do Strasburga. Nie może być tak, że podpisało 5 tysięcy osób listy przeciwko budowie ferm, sprzeciw, i nikt tego nie słyszy. Firma, tutaj pan Andrzej powiedział, o tej firmie usłyszy Europa, ona na sobie nie zdaje z tego sprawy, że konsumenci we Francji, w Anglii, w Niemczech, w Belgii dowiedzą się o tym, że jedzą kurczaki z terenu wyprodukowanych, gdzie ludzie protestują, gdzie ludzie cierpią. A to na Zachodzie. Jaki Zachód jest, taki jest. Różne są określenia. Ale to na Zachodzie dotrze do ludzi. I dzięki Krzysztofowi, ale dzięki też osobom, które są z Kodnia, a nam pomagają. Tylko to na wszystko trzeba czasu, rozumiecie? Bo musimy przejść procedury. Musimy być grzeczni, merytoryczni, że nam nikt niczego nie zarzucił. A jeżeli zostanie nam taka walka, to i na nią pójdziemy. I nie będziemy mówili, że ktoś jest oszukuje, ktoś jest złodziejem.
bo ma 500 milionów. Nie, nie powiemy tego, bo na to nie mamy dowodów i nawet nie podejrzewamy. Ale powiemy, my tutaj na Podlasiu w Polsce cierpimy, a wyjecie kurczaki z tego Podlasia. I to zadziała, bo tam już są certyfikaty na żywność z terenów pochodzących z takich, jakby powiedzieć, czystych ekologicznie, gdzie mieszkańcy nie wyrażają swojego sprzeciwu. Na te tematy coś wiem. Tu siedzi na sali drugi kolega leśnik. My mamy certyfikaty na drewno. FSC, PFC, międzynarodowe i światowe. I wiemy, jak społeczności zachodnie są na to wyczulone. Jeżeli tutaj sprawy nie załatwimy, być może czegoś nie uratujemy. Rozumiecie? Bo budują się, to fundamenty się leją. My tam nie pójdziemy z widłami. Ale zrobimy taki wyłom w prawie. Niestety politycy będą się musieli określić, czy są za ludźmi, którzy ich wybierają, tak jak mnie wybraliście, zaufaliście i nie cofnę się na minutę. Nie umiem angielskiego, umiem rosyjski, ale w Strasburgu pojedziemy z tłumaczami. Na pewno do tego dopniemy. I to nie dla polityki, bo mam co robić w życiu. Także ja w związku z tą odpowiedzią. Ja jeszcze tutaj może... Ja jeszcze tutaj może dopowiem, że oprócz tutaj, że Mariusz zaskarżył, to zaskarżyli też decyzję tą budowlaną wydane przez pana starosta rolnicy. Akurat o nich nie będę mówiła, bo nazwisk nie podam, ale myślę, że pani Basiu, mogę o pani powiedzieć, prawda? Tutaj mamy takiego cichego bohatera na kąty, pani Basia Bill, która zaskarżyła też decyzję wójta. Pani tutaj akurat jest na takim etapie, że SKO nie odesłało dokumentów z powrotem do wójta, tylko dalej proceduje tą. Czyli w SKO kąty tutaj dzięki pani Basi też są zaskarżone. Działamy na różnych frontach. Pan Mariusz od siebie, my tutaj współpracujemy z rolnikami i z panią Basią, żeby też zaskarżać. Kto chce dołączyć się do nas, do tych skarg rolnicy, którzy mają z boku działki czy kawałek dalej, proszę się do nas zgłaszać, my pomożemy w wypełnianiu dokumentów. Działamy tutaj z prawnikiem, także przyszykuję dla państwa dokumenty. Zapraszamy naprawdę, tutaj pani Basia nie bała się przyjść do nas i powiedzieć, słuchajcie, chcę wam pomóc, bo mam tam pole, mam tam swoje jakieś tam mieszkanie, tak? Tak, tak. Że także tutaj mówię, pani Basia i inni rolnicy z Kopytowa też zaskarżyli decyzję budowlaną, a pani Basia jest na etapie SKO. Czyli SKO nie cofnęło pani Basie decyzji tutaj zażalenia do wójta, tylko jest procedowane dalej w SKO. A jeszcze można dopowiedzieć, proszę państwa, że teraz jest taki przepis, że jak wójt będzie procedował, to teraz wszyscy mieszkańcy mogą zaskarżyć. Wszyscy, już nie tylko sąsiedzi. Więc myślę, że będzie nas prawdziwe tysiące podpisane własnym podpisem, własną ręką. I myślę, że teraz to już nie będzie argumentów, że nie było konsultacji, bo to zostanie na piśmie. I to jest szansa dla nas. Nie wiemy, jak daleko. Firma nie cofa się, firma się nie zatrzymała, firma już o tym wie. Tak, ja dostałem to pismo, również się firma Wipasz i pan Iwaniuk. Oni te informacje otrzymali również tego samego dnia, czyli wczoraj. I dalej budują, ryzykując. Może wstrzymać decyzja Sądu Wojewódzkiego w USA, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub NSA. Zobaczymy. Będziemy działać, nie poddamy się. To znaczy tak, ostatnio na sesji pan wójt powiedział, tak, uchwała została przyjęta jak najbardziej i rozpoczną się już prace. Także tutaj miejmy nadzieję, przeznaczone są pieniążki, także chyba raczej powinniśmy, myślę, że w dobrym kierunku to idzie. Zresztą jak pan wójt mówił, nie? Może więcej kurników nie będzie. Może też i z tym związane, chociaż trudno, proszę, chociaż tak. To znaczy teraz myślę o tutaj, jak pan przewodniczący mówi, tak właśnie tu jeszcze dodam, że też na ostatniej sesji sołtysi zrzekli się z funduszu sołeckiego na rzecz właśnie, żeby te pieniążki przeznaczyć na plan zagospodarowania. Także też tutaj podziękowanie, bo to była inicjatywa naszego Dariusza. Także inni sołtysi też wyrazili zgodę. Proszę. To znaczy prawna było wydane zezwolenie na budowę, także tu trudno mówić, że to jest taka bezprawna, ale musimy teraz, no tak, zostało zaskarżone, tylko co dalej, tylko tak jak pani Ania mówiła, naprawdę tutaj mieszkańcy Kopytowa jakoś
według mnie to tak troszeczkę biernie zachowują się, bo tutaj nasz komitet, słuchajcie, ja jestem blisko, oni naprawdę ciężko pracują kosztem swoich rodzin, swojej pracy. Pani Ewelina codziennie pracuje. Nie, ale my chcemy wiedzieć. My nie możemy, słuchajcie, komitet, nie, proszę pana, komitet jest społeczny. Także tutaj nieraz widzę, że państwo mają wrażenie, że może aż za bardzo się wychylają. Ja myślę, że mieszkańcy powinni, szczególnie Kopytowa, bo walczymy o Kopytów, nieraz przyjść, powiedzieć, słuchajcie, pomóżcie nam, wspomagajcie. A chwilami to jest takie wrażenie, że może nie to, że inaczej myślą, bo samo tu pani Grażynka chodziła, chyba i też Darek, nikt nie chce w Kopytowie, oprócz wiadomo tamtych paru osób, nie? To wiadomo, pana wójta rodzina, ale chociaż przyjdźcie nieraz, powiedzcie, dziękujemy. Ci państwo naprawdę dużo, dużo się wydają. I bardziej wsparcie tutaj z Kodnia mamy, z Kątów, a Kopytów to ja bym tu trochę podroziła paluszkiem. Także trzeba odwagi. Nie wiem, czego się państwo... A pan mieszka w Kopytowie, tak? Nie, pan Kąty, ale ja mówię o Kopytowie. Ja wiem, pan, fajnie pan mówi, ja się zgadzam, ale to trzeba też przekazać, powiedzieć. Słuchajcie, pomagacie nam, dziękujemy. Tu są też i koszty, już o czym nie wspomnę, ale także szczególnie Kopytów bardzo bym prosiła. Także dzięki. Teraz jest akcja wiosenna, nie to, co właśnie powiedziałam przed chwileczką, że tutaj pani Basia zaskarżyła to wszystko, decyzję pana wójta na Kąty. No czekamy, wie pan, nie możemy też działać jako komitet poza prawem tutaj. My opieramy się też na dokumentach, które mamy tutaj, które już w tej chwili mamy, prawnik nam wyciągnął z SKO. Trochę to trwało, no niestety, no ale mamy dokumenty, prawnik na tym działa. Musimy wszystko według tych dokumentów, no niestety, nie przeskoczymy dokumentacji, niektórych rzeczy nie przeskoczymy, nie jesteśmy jakimś alfa i omega tutaj, tak? Robimy co możemy, naprawdę, staramy się, żeby tutaj każdy papier, który przyjdzie do pani Basi, pani Basia nam tutaj daje, od razu do nas dzwoni, że mam taką informację. My też jak coś pierwsi wiemy, to dzwonimy do pani Basi, pani Basiu, mamy już coś, tak? Bo nieraz jesteśmy pierwsi, przed panią Basią wiemy o czymś, tak? Także tutaj mówię o Kąty, to cały czas walczymy o te Kąty, Kopytów i Zachacie. Kąt Kopytowa też nie odpuściliśmy. Chciałbym dodać, chociaż jest przebudowa, tak? Chciałbym dodać, że w Kopytowie jest kilku rolników, którzy non-stop wysyłają pisma. Są aktywni, nie są tutaj dzisiaj z nami, ale no bo wiadomo, pole, ale pisma wysyłają. Jest kilku takich rolników, jest coraz więcej, bo w tej chwili, tak jak Mariusz mówi, przy nowym procedowaniu wszyscy mogą zgłaszać, nie tylko sąsiedzi najbliższych działek, tylko wszyscy, wszyscy mieszkańcy. My przygotujemy takie pisma, mailowo wyślemy każdemu, każdy sobie ewentualnie przyjdzie, weźmie, podpisze, żeby nas było słychać, a nie tylko w internecie. Tak, co Darek właśnie powiedział, że każdy na etapie wraca to wszystko z SKO, bo wiecie państwo, są różne etapy. Tutaj pani Basia jest na innym etapie, pan Mariusz Kiczyński jest na innym etapie. Z każdej strony ich zarzucamy dokumentacją i każdy, kto zaskarżył w tej chwili, tak, otrzymuje odpowiedzi. Także wraca to do gminy z powrotem do pana wójta. Pan wójt nam obiecał, że stanie jednak za mieszkańcami. Zobaczymy, co będzie, tak? Czy stanie, czy nie stanie. Był zaproszony na dzisiejsze spotkanie, nikt jednak nie skorzystał z tego zaproszenia. Działamy, wróci to do gminy, będziemy przygotowani, mieli taki druk. Kto będzie chciał dołączyć się do nas, dostanie taki druk, podpisze. My nawet sami zaadresujemy, dostaniecie państwo kopertę, znaczek, wysyłamy. Zarzucamy ich dokumentacją. Jeszcze procedura. Referendum na przykład może być równie, można powiedzieć, nie? Bo ludzie, im bardziej to się przesuwa w czasie, tym mniej ludzie to swoim życiem żyją, nie? Te problemy, ile tam sprawy, nie? I jeżeli to na przykład by się nie podjęło, czyli jaki dalszy krok zastosować? Może procedura... Ja panu powiem. Referendum jest narzędziem pomocniczym. To będzie naszym wielkim atutem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym,
i w Naczelnym Sądzie. Na to się szykujemy już dzisiaj, żeby nie było, że coś przespaliśmy. To będzie wola mieszkańców. Jeżeli wola mieszkańców będzie, że fermy mają powstać, proszę Państwa, miejmy pretensje do siebie. My do siebie możemy mieć pretensje jako komitet. No nie chcę mówić, żeśmy tyle pracy wkładamy i tak dalej, ale naprawdę wkładamy i robimy wszystko. Jak nam się zrzuca ciągle, że polityczni, że robimy to z jakichś innych powodów, że nieprawda, że kłamiemy, no jeżeli w to mieszkańcy uwierzą, nie miejcie do nas pretensji, do całego komitetu. My wystawiamy na linię ostrzału swoje twarze. My pierwsi. Darek wcześniej powiedział, jest nas tutaj setki osób, ale my jesteśmy pozywani z imienia, nazwiska. Przeciwko nam są tworzone w prokuraturze, tak jak przeciwko wiem, dochodzenie. Nie wiem jeszcze w jakiej sprawie. To Kiczyński Mariusz będzie dostanie wezwanie i prokurator zadecyduje o zarzutach lub nie. Ja pracuję w firmie i trochę orientuję się, co można powiedzieć. Nie wyobrażam sobie, że można jakiś zarzut wobec mnie. Nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nikogo nie posądziłem o nic. A już dzisiaj to jest taki element zastraszania. Także to jest element pomocniczy. Jeżeli w referendum, referenda się bardzo rzadko udają. Teraz się zmieniły trochę zasady, ale to dopiero po wyborach. Bo to jakoś tak, że dopiero w vacatio legis jeszcze. Jeżeli w referendum wyjdzie nam wyraźnie, że mieszkańcy nie chcą, w każdym sądzie nas usłuchają. To będzie dowód niezbity. Bo to będzie przez Państwową Komisję Wyborczą. Bo te podpisy, które zbieraliśmy do SKO, zbieraliśmy sami od siebie. Tam było bez numeru PESEL i tak dalej. Tutaj na podpisy, na tych kartach podpisy są osobiste, jest PESEL i tak dalej. Każdego będzie można zweryfikować. I mówię, idźmy do referendum, zagłosuj, pokaż, czy popierasz, czy nie. Czy jesteś za zdrowym, pięknym życiem w tych sielskich terenach, jak tutaj pan europoseł Krzysztof powiedział, czy nie. Także w tej sprawie tyle i aż tyle. Referendum musi się udać, to zależy od nas, mieszkańców, od was. Niech przyjdą przeciwnicy i zwolennicy, bo wszyscy mówią, że słuchajcie, jest pełno przeciwników, gdzieś tam pochowani. Niech wstaną i powiedzą, że tutaj niech przyjdą, przecież każdy mógł przyjść i powiedzieć, słuchajcie, te fermy są dobre, co wy tutaj gadacie? Herezję siejecie. Mógł każdy tu przyjść i powiedzieć. I na pewno by nie został ani wykrzyczany, może pewnie każdy by sobie ocenił, ale nikt by nikogo nie pobił. Każdy ma prawo do głosu, bo jeszcze wierzę ja, że żyjemy w demokracji. Ale powiem wam, że trochę mnie to zaczyna przerażać, że nie wiem, czy w demokracji. Bo to coś jest nie tak, naprawdę. Wiem, o czym mówię, nie chcę mówić, bo łapią za każde słówka. Ktoś tam na manifestacji powiedział, że mafia, już go ścigają. Ktoś powiedział o czymś innym. Za słówka pojedyncze. Nie za ciąg myślowy, bo ktoś by kogoś oskarżał, to ja to rozumiem. Także my też zaczynamy się troszeczkę obawiać. Pilnujemy swoich słów. Nie jest takie łatwe w emocjach. Dariusz powiedział, w emocjach czasami można coś powiedzieć. Mąż z żoną się pokłócą za chwilę. Słuchaj, no za dużo dwa słowa powiedziałem. Wszystko wraca. A tutaj nie. Prawnik, widzieliście, pojawił się. Całą sesję on atakował wyłącznie mnie, radca prawny, macha moim oświadczeniem majątkowym, ani jedno pytanie merytoryczne, tylko atak polityczny. On na mnie atakował, zauważyliście? Takie jest nastawienie władzy, a to jest doradca pana wójta, który zatrudnił go w ostatniej chwili. To nawet pani przewodnicząca tego nie widziała. Za nasze pieniądze, za wasze pieniądze. To jest takie nastawienie. Także idźmy do referendum. Głosujmy, referendum będzie tajne. Jak to zagłosuje? Ważna jest też frekwencja. I ten krzyżyk jednak na tak. Dzień dobry, Przemek Dajnyka z tej strony. Ja jestem z Gdańska, ale tu moja babcia jest i mój tata się urodził. I my w Trójmieście mieliśmy taki problem z wysypiskiem śmieci. Biogazownia robili. I jak się biogazownia zepsuła, to było zapach czuć nawet na 8 kilometrów. I nawet był problem z poserwisem, co też odpady robił. I to było w Gdańsku. Ja Kodeń zapamiętam, jak przyjeżdżałem jako dziecko, że typowa wieś, nic nie było czuć, się wychodziło na pole, piękne widoki. Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć rowerem i te tereny zobaczyłem na nowo i no to jest coś pięknego tutaj. I bym chciał wrócić na emeryturę i w takich terenach żyć, w przyrodzie. Dziękujemy. Ja jeszcze tylko dopowiem do tamtej poprzedniej wypowiedzi pana Mariusza,
Drodzy Państwo, zachęcam i Państwo zachęcajcie wszystkich zwolenników, przeciwników ferm, żeby przyszli na te głosowanie, bo bardzo jest ważna frekwencja tutaj, na tym etapie. Niech przyjdą nawet przeciwnicy i niech postawią ten plus czy minus, tak, przy tym. Zachęcajcie babcie, naprawdę, bo frekwencja tutaj w tym referendum jest bardzo ważna. Także namawiajcie wszystkich. Jeżeli w domach macie Państwo jakieś osoby takie niepełnosprawne, to można zgłosić się do, żebyście zostali tam pełnomocnikiem w tej rodzinie i też może przyjść osoba z gminy i żeby tam zagłosowała. Także proszę się dowiedzieć dokładnie, żeby to właśnie te zaświadczenie jako pełnomocnik mogła wziąć też udział za osobę tą niepełnosprawną. Bo to jest bardzo ważna sprawa, te referendum wyborcze. Dwa miesiące mamy 60 dni na zbieranie podpisów, ale już to jest ile? Miesiąc teraz, bo od momentu tej decyzji, co daliśmy te pismo do pana wójta, bo to było 6 marca. Także już jesteśmy na ukończeniu. Jeszcze jutro, pojutrze i... Nazywam się Tadeusz Jakimowicz. Jestem pszczelarzem. Od 13 lat prowadzę dość dużą pasiekę. Dla mojej branży to fermy to po prostu katastrofa. Wiadomo, że produkty pszczele chłoną obce zapachy. Czy to miód, czy pyłek, czy wosk. To będzie po prostu niesprzedawalne, jak powstaną gdzieś w pobliżu mojej pasieki, czy ja też podwiozę. Ja oczywiście wiem, że jestem przeszkolony od 13 lat, uczestniczyłem w wielu dziesiątkach szkoleń i na żadnym szkoleniu przyjeżdżali różni profesorowie, głównie z uniwersytetów przyrodniczych z całej Polski i nikt nie zalecał, żeby stawiać pasieki gdzieś tam w pobliżu ferm. Po prostu narracja była taka, żeby jak najdalej od takich wielkich ferm przemysłowych to robić. W ogóle na terenie naszej gminy jest około 500 rodzin pszczelich zazimowanych. Jest wielu pszczelarzy, mniejszych, większych, hobbystów i tak dalej. No i dla mnie to naprawdę, to jest straszne, to co się ma tutaj wydarzyć. Dziękuję bardzo. Chwila podsumowania i myślę, że parę słów jeszcze do nas Krzysztof Hetman, europoseł. I wysłuchał teraz już i nas prezentujących, i was w większości, prawda, kto chciał zabrać głos. Tą transmisję obejrzy naprawdę tysiące ludzi. Biper ma wielki zasięg. Czyli w tych wszystkich pozwoleniach jest pozwolenie od Wód Polskich. Tak. A dwa tygodnie temu w radiu słyszałem województwo lubelskie zagrożone brakiem wody. Jedyne w Polsce, największe zagrożenie. Co my mamy z tym zrobić? Nie wierzę, że te fermy nie ściągną na wody. Kury piją 1000 litrów. A my zostajemy na wsłuchy mówiąc. Nie mamy nic. I ja wiem jedno, że będę walczył do końca, zbieram podpisy, wszyscy wiedzą. Chodzę od domu do domu. Nie ważne jaka wiara, to kim ja. Bo ja zachodziłem do wójta, no niestety nie było przy domu. Nie opuszczam żadnego mieszkania, by mi nikt nie zarzucił, że nie pójdę i się nie spytam. Nie potrafią ludzie zrozumieć, daję im ulogę. I nie spocznę w tej walce, dopóki my jej nie wygramy. Walczę dla siebie, dla moich dzieci. Tu jest dziewczyna Golutki, dzielki może wyszła. Dla jej małego dziecka, dla moich wnuków. I będziemy walczyli wszyscy. I wierzę w jedno, że wygramy tą sprawę dzięki wam wszystkim. Bo tylko dzięki wam możemy pokonać tą firmę ogromną. Nie będę mówił na tym, bo ja wiem, jak to mówię. Można by powiedzieć, że pan Andrzej właśnie wypowiedział najlepszą puentę tego spotkania, proszę państwa. Tutaj nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście, jeśli będziecie państwo razem, to faktycznie, zresztą te głosy były wcześniej i pana ze Sławaty, czy jeśli będziecie państwo razem, to tylko razem będziecie mogli to wygrać. Ale ja mam jedno pytanie tylko do państwa. Czy znane są państwu, bo tak przyszło mi do głowy, jak tu dyskutujemy i państwo przedstawiacie ten swój punkt widzenia, bo państwo prowadzicie protesty, jeździliście i na Radę Powiatu, i do Międzyrzeca, a ja mam pytanie, czy
Był zorganizowany jakiś manifestacja popierająca tą inwestycję. Słyszeliście Państwo takie? Nie. Czy są jacyś mieszkańcy, czy są jacyś mieszkańcy w tej gminy, którzy manifestują poparcie dla tej inwestycji? Znani są Państwu? Wójt, okej. To rozumiem, dobrze. Poza panem wójtem i jego zastępcą, czy jest ktoś Państwu znany? Nikt. Ale jeśli chodzi o mieszkańców tej gminy, rozumiem, że nikt absolutnie nie manifestuje poparcia dla tej inwestycji. Jak rozumiem, niespecjalnie też głośno o tym mówi w kuluarach. Boją się wypowiadać, bo pracuje. Albo są za, jeszcze za ci, co mają ten interes. Ja oczywiście nawet idę za tym. A najgorzej, jak urzędnik się wypowiada, że jest takim fachowcem od firm drogowych, że ja nie wiem, co zrobić w naszej gminie. Jeśli bronisz firmy, jedź tam. Tu jesteś niepotrzebny. Proszę Państwa, ja mogę Państwu powiedzieć, jeszcze raz powtórzyć. Dla mnie osobiście zawsze najważniejsze było, jest i będzie, żeby mieszkaniec i obywatel stał na pierwszym miejscu. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale po tym, co dzisiaj usłyszałem, też nie mam wątpliwości, że tutaj mieszkańcy na tym pierwszym miejscu nie zostali postawieni. Was niestety nie słucha się. Nie bierze pod uwagę waszych argumentów. Bo z tego, co mówicie, to cała machina formalno-prawna, decyzyjna idzie w tym kierunku, aby zrealizować tą inwestycję. Całą inwestycję. Ja nie widzę tutaj, nie usłyszałem, żeby w tym całym procesie, odkąd ta sprawa istnieje, była jakakolwiek refleksja nad tym, po drugiej stronie, czy rzeczywiście dobrym, zasadnym i mądrym jest, aby realizować tą inwestycję tu, przy tak dużym oporze społecznym. Jeśli mogę coś Państwu poradzić. Okej, rozumiem, że chcecie zebrać jak najwięcej podpisów pod tym referendum. Jeśli mogę coś Państwu poradzić, to referendum robiłbym jak najszybciej. Jak najszybciej, bo zgadzam się tam z Panem. Emocje powoli zaczną opadać. Pan ma rację. Ludzie zaczną żyć swoim życiem. Ta granica jest bardzo cienka. Uważam, że referendum jest świetnym narzędziem do tego, żeby mieszkańcy gminy mogli wyrazić swoją opinię. I w pełnym poszanowaniu, tak jak Mariusz mówił, demokracji, zarówno ci, którzy są przeciw, jak i ci, którzy są za. Nikt nikomu nie będzie bronił pójścia do urny referendalnej. Nikt nikomu nie będzie bronił. Mało tego, będzie można wziąć tą kartę referendalną, pójść, zasłonić się i nawet nikt nie będzie widział, jak kto głosował, bo to głosowanie ma być tajne. I takie będzie. Ale jeśli macie zrobić to referendum, to na Państwa miejscu, jeśli macie już zebraną odpowiednią ilość głosów, ja bym... Wiem, że są 2 miesiące, są określone terminy. Jasne. Spróbujcie doprowadzić do tego referendum jak najszybciej, póki ta sprawa jest w żywej pamięci i w żywym zainteresowaniu mieszkańców tej gminy. Bo tak jak powiedział Mariusz, może ono nie będzie decydujące, ale dla wielu tych, którzy będą w tym całym procesie, będą musieli pochylić się nad tą sprawą, to jednak głos wyrażony w referendum jest czymś innym niż tym, co widziałem tu na tych zdjęciach, czyli jakąkolwiek manifestacją pod jakimkolwiek zakładem pracy i trzymaniem transparentów na jakiejkolwiek radzie, czy to powiatu, czy gminy, bo to, że w referendum wypowiedzą się mieszkańcy,
tego już nie będzie można zignorować. Nie będzie można powiedzieć, że to jest jakaś garstka. Nie będzie można powiedzieć, że to są ktoś zmanipulowany, że to jest jakaś polityka. Albo tak jak pani Anna mówi, że to nie mieszkańcy tutaj ten protest podżegają i ten protest prowadzą. Ta dyskusja się skończy za jednym pociągnięciem ręki, która podpisze protokoły po takim referendum. I tak jak tu państwo mówią, na to referendum muszą iść wszyscy, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy. Wtedy państwo też będziecie wiedzieć, na czym stoicie. To, o czym mówił Mariusz. Niech się okaże. A może jest większość tych, którzy to popierają. Dajmy im szansę się wypowiedzieć. Jeśli dzisiaj z jakichś powodów nie chcą tutaj przyjść, nie chcą zabrać głosu, czegoś się obawiają, to przy urnie referendalnej tego problemu nie będą mieli, bo to referendum będzie tajne. Oni wezmą kartę i pójdą za kotarę. I każdy mieszkaniec tej gminy będzie mógł się wypowiedzieć. I każdy będzie równy. Każdy. Zarówno pani Anna, pani przewodnicząca Rady Gminy, pan czy pan Andrzej, który się tutaj sprowadził. Każdy. Każdy będzie miał ten jeden głos. I każdy głos będzie ważny. Mnie się mimo wszystko marzy uczciwa Polska i wierzę, że ta uczciwość tutaj w tej gminie u państwa także zatriumfuje, czego państwu życzę z całego serca, a ja w tym państwu pomogę. Dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę państwa, zebranie będzie dalej trwało. Krzysztof Hetman, europoseł, już musi jechać do domu. Jutro znowu kolejne obowiązki. Szanowni państwo, myślę, że jestem wyrazicielem i będę w tej chwili was wszystkich i tych nieobecnych. Krzysztof, bardzo serdecznie ci dziękuję i gratuluję podejścia. No do tej pory nikt nas tak nie zrozumiał jak ty. Chciałeś przyjechać, podnieść rękawice, pochylić się, zobaczyć osoby, które cierpią, które się boją. Boją się o życie, o zdrowie, o środowisko. Słuchajcie, mi się zarzuca, że ja ciągle mówię o tym życiu. Jeżeli naukowcy mówią, że te fermy powodują choroby, to z choroby się albo wychodzi, albo się nie wychodzi. Jak się nie wychodzi, to wiadomo. A jak się wychodzi, to się dalej jest normalnym obywatelem. Krzysztofie, przybij dłoń, dziękuję, tutaj do mediów, dziękujemy ci za to, nie zapominaj i zwrócimy się do ciebie z prośbą o ten Strasburg, o zagranicę. Dla nas to jest ważne, bo gdzie mamy iść? Tam, gdzie są instytucje demokratyczne i gdzie są nasi ludzie. Krzysztof Hetman, europoseł, wielkie brawa jeszcze raz. Dziękuję państwu. Nie, siądźcie, naprawdę. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Siądźcie, naprawdę. Siądźcie przed nami całe triduum paschalne. Jeszcze się nastoicie w tym tygodniu. I naklęczycie. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za spotkanie. Przepraszam, że już muszę jechać, ale chciałbym, żeby mnie jeszcze dzieci zobaczyły dzisiaj w domu, bo tak jak Mariusz powiedział, jutro też jest dzień i od rana także wyruszam na spotkania, bo akurat jutro mamy spotkanie z rolnikami, którzy protestują przeciwko... Tak, akurat właśnie wyjadę jutro do kolejnych protestujących, bo jadę się spotkać z rolnikami, z moim prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który będzie jutro na terenie województwa lubelskiego. Będę jutro z wami w Okunince, zapraszamy wszystkich mieszkańców. Tak, o 16... Kamysz, europoseł. A, właśnie, macie państwo... Zapraszamy, to jest tylko 50 kilometrów. Tak, o 16.30 w Okunince będzie spotkanie otwarte z prezesem, natomiast my wcześniej jeszcze mamy spotkanie z protestującymi rolnikami, których dotyczy ten dramat związany z napływem ukraińskiego zboża na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za spotkanie.
Trzymam za was kciuki. Zrobiliście na mnie naprawdę ogromne wrażenie, bo widzę w was determinację, widzę w was pasję, taką, mimo tej trudnej sytuacji, taką pasję pozytywną w stosunku do miejsca, w którym mieszkacie, z którego się wywodzicie. To wcale nie jest takie powszechne, szczególnie gdy słyszy się głosy także tych osób, które wróciły tutaj, czy też się do nas przeprowadziły, jak pan Andrzej. Ja się przeprowadziłem. Też pan Andrzej. Same Andrzeje się nam sprowadzają tutaj. Dobrze, dobrze. 40 lat temu i walczy jako swoje. Bardzo dobrze, panie Andrzeju, niech pan walczy. Także trzymajcie się państwo. Ja tu będę w kontakcie, żeby było jasne. Będę z Mariuszem w kontakcie. Przepraszam, że się z każdym nie pożegnam, ale w Filharmonii jest tak, że jak się dyrygent żegna z pierwszym skrzypkiem, to tak jakby się pożegnał z całą orkiestrą. Także niech państwo ten uścisk dłoni potraktują jako uścisk dłoni z każdym. Jeszcze dziękuję tutaj, bardzo. Tutaj pan mi obiecał, że przekażę dla pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, od nas, mieszkańców gminy Kodeń, pismo. Jasne, przekażę. Nie ma sprawy. Jeszcze zapomniałam, jak od mieszkańców dla pana podziękować. Naprawdę jesteśmy wdzięczni, że pan tutaj na mnie pogardził. Przyjechał do tak małej miejscowości, jak jest gmina Kodeń. Dziękujemy bardzo za wsparcie. To, panie Aniu, to złe słowo, nie pogardził. Ja was podziwiam. I zapraszamy ponownie. Z największą przyjemnością, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Dziękuję.